Hello. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Słychać mnie, bardzo dobrze. Cześć czat, bardzo dobrze. Widać mnie i słychać, to jest najważniejsze. Co słychać? Cześć, daj. Słychać i widać, bardzo dobrze. Jak wam minęły święta, moi drodzy? Wszyscy są pełni sałateczki, pierożków? Pod sam kureczek, wypakowani. Uciekłem z pracy, żeby poglądać. To jest dobry powód, żeby uciec z pracy. Chorzy i pełni jedzenia. Również bardzo dobrze. Znaczy, że pełni jedzenia. Czeka nas dużo rzeczy dzisiaj, więc nie będę przedłużał. Zaczniemy od kilku bardzo szybkich spraw organizacyjnych, żeby nie przynudzać. Jest, jak widzicie po rozpisce, tydzień się zapowiada Elden Ringowy. W czwartek za to o 20 klasycznie 07 spróbujemy sobie założyć kult formogatki. Będzie więcej osób, klasycznie śmiechy, chichy. Ale tak, ten tydzień stoi pod znakiem Elden Ringa. Nie miało mnie być na święta. Miałem wrócić dopiero w styczniu na nagranie styczniowe, ale zapewne widzieliście w telewizji, jakie mieliśmy fantastyczne pogody w Stanach całych, Zjednoczonych, więc jestem w domu, siedzę. I ponieważ siedzę i wy też pewnie siedzicie, stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zacząć tę serię z Elden Ringa. Co do samej serii, kilka rzeczy też. Zaczynamy o 18, ponieważ mam w planach postreamować trochę dłużej niż 2 godziny. Czuję, że w 2 godziny nie zrobimy za dużo w Elden Ringu. To jest jednak duża gra. Tutaj trzeba się spodziewać, że to będzie spora seria. Czytam wiedźmińskie opowiadania w ramach płukania mózgu po Blood Origins. Okej. Stany Zjednoczone w bólu. Czy Quest będzie później streamował, jak się wygrywa w Elden Ringu? To jest bolesne. Czytam wasze komentarze odkąd wystawiliśmy informację, że będzie grany i wszyscy żarty, że Quest powinien streamować. Jest mi przykro i każdy ten żart odbieram jako nóż wbity w moje przejedzone ciało. Będzie streamowane dłużej. Co jeszcze o samej serii? Nie wiem, czy będę streamował następne odcinki z kamerką, ponieważ będą długie streamy, chciałbym sobie dłubać w nosie, chciałbym przyjść rozczochrany. Zobaczymy jeszcze, czy nie będziecie marudzić. Spróbujemy w jutrzejszym odcinku bez kamerki. Będę mógł przynajmniej siedzieć bez włączonych świateł w świecących się na moje oczy i tak dalej. Albo w piżamce, właśnie. W piżamce też bym chciał sobie postreamować. Dobrze, nie przedłużajmy chyba tego. Czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć? Chyba nie. Spieszę się, bo wiem, że mam sporo rzeczy dzisiaj do roboty. Więc przerzucimy się od razu na lepszą kamerę. FGA! Właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś. Miałem przypomnieć o FGA. Kończy się grudzień, a tym samym kończy się szansa na oddanie głosów w naszym dorocznym, wielkim plebiscycie Formogatka Game Awards 2022. Widzicie adres tutaj. Pokazuję wam łokciem mojej lewej ręki. fga2022.formogatka.pl. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie zagłosowaliście, to są naprawdę ostatnie dni. Jeżeli do tej pory zapomnieliście, to już nie oddacie głosu, więc jeżeli to trzeba zrobić teraz. Trzeba zrobić natychmiast, zaraz, teraz. Długo czekam ten serial, obejrzę na YouTubie. Oglądajcie tam, gdzie chcecie. Jeżeli nie umiemy ciebie zaakceptować dłubiącego w nosie, to nie jesteśmy godni ciebie ogarniętego. No, ale ja, wiesz, chciałbym sobie w moim prywatnym, wiesz, nie mieć screenów potem, jak sobie dłubię w nosie.
Co do samej postaci, bo już widzę, spekulujecie, już się śmiejecie. Miałem w planach i robiłem nawet research zagrać postacią z buildem na Arcane, robiącą niesamowicie duże obrażenia od builda albo od Frosta, albo od innych tego typu rzeczy. Ale doszedłem do wniosku, że na samym końcu i tak doszedłbym do gościa w ciężkiej zbroi z olbrzymim kawałem metalu na plecach. Więc byłby generalnie to ten sam build, który robię w każdym moim przejściu. Więc stwierdziłem, że zrobimy trochę coś innego, a tym samym ułatwię sobie trochę przejście tej gry, co pomoże mi w zmniejszeniu ilości odcinków, streamów i tak dalej. I przejdziemy grę magią. Co już większość was, z tego co czytałem w komentarzach, wymyśliła sobie. Magią, nie mieczem. Także będziemy grać magiem, pójdziemy totalnie na całkowitą łatwiznę, będziemy brać przyzwańców, będziemy brać NPC-towych przyzwańców, będziemy oszukiwać na lewo i prawo. Ja nie posiadam już paszportu zakonu Solsów, więc mogę to robić. Ostrzegam, bo wiem, że są ludzie, którzy są na to uczuleni, więc chcę, żebyście wiedzieli, że tak będzie wyglądała ta rozgrywka. Czy będzie speedrun? Niekoniecznie będzie speedrun. Nie będę przeskakiwał wszystkich przeciwników i leciał. Będzie normalnie grane, ale będziemy grać magią. You're a wizard. Tak jest. Dobra. Skoro to mamy ustalone, to możemy sobie zrobić postać. A to jak tak, to ja rozumiem, że Malenia będzie bita. Wszystko będzie bite. Nie wiem jeszcze, właśnie, widzicie, zrobiłem sobie research na deksowe, a nie zrobiłem sobie tak naprawdę research na magów. Zastanawiam się, czy lepiej zacząć astrologiem, 16 inteligencja i 15 mind, co jest całkiem niezłe na początek, lub więźniem. Ma mniejsze stacje, ale ma trochę więcej w dexterity, co by mi pomogło na początku, teoretycznie, posiadanie miecza. Z ciekawości, na czym grane? Grane jest na Xboxie. Będę grał na konsoli, tak. Ja z Lengiem grałem na Pure Maga. Będzie grane na... Właśnie nie wiem, czy będę grał na Pure Maga, nie wiem, czy nie będę potrzebował posiadać czegoś jednak do cięcia. Więzień wygląda źle. Więzień wygląda super, to o czym ty mówisz, patrz. Uważam, że każdy więzień powinien nosić takie rzeczy. To już jest, widzicie, ubrany w pełni mag. Zrobimy sobie więźnia. Czuję, że zrobimy sobie więźnia. Wy pomyślcie nad imieniem, czy to jest pani? To jest pani, widzę jej biust. Zróbmy sobie ją aged. Keepsake wybierzmy klucz. I detailed appearance potrzebujemy, tak. Na pewno starszy głos. Na pewno kolor skóry bardziej w żółto-zielone. Staramy się jak najszybciej zrobić postać. Alter facial hair, tak. Włosy. Włosy, 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 włosy. Jak może wyglądać Baba Jaga? Nie. To jest Karen. Okej, okay, z tym możemy popracować. Tak. Odrosty. Tak. Białe włosy już nie trzeba, może wystarczająco białych włosów, ale możemy ci trochę dodać. Dobrze. Facial hair może niekoniecznie, eyelashes nie, eyes nie, skin features, tak, wszystkie pory na maksa, wszystkie na maksa, dark circles na max. Okej, okay, nie tego się spodziewałem, ale niech będzie. Kosmetyczne, co mamy? Eyeliner nie, żadnych... To, że... Czekaj, cheek color, nie, to jest cheek. Okej, okay, ja chciałem to. Gdzie jest lipstick?
A jest, to już jest. Okej. A to jest. Ale. Nie, tu potrzebujemy trochę większy. Tu potrzebujemy iść w fiolet. Okej. Krystyna, Maryna, Szeptucha, Magnu Kubar, She-Hulk. Nie, po prostu chciałem, żeby nie była aż taka biała. Chciałem, żeby bardziej była zielona. Dobra. Ale musimy jej trochę zmienić. Musimy jej trochę zmienić. Forehead depth. O. O właśnie. Forehead pattern. Nose bridge. Nie. Tak. Nie wiem, co to jest. Tak, to się przyda na pewno. Gdzie jest nos swoją drogą? Nose position. Nie. O. 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 Zaczynamy. Zaczynamy to mieć. Tak. Wiedźmy mają nosa do magii. Ale ona ma. Dobra, to wygląda nieźle, ale musimy jej jeszcze. Chin, czyli brodę musimy jej trochę. Nie. Musimy jej zmniejszyć. Mniejsza broda. Zdecydowanie mniejsza broda. Mniej brody jest potrzebne. Nope. Nope. Nie, to jest zły suwak. To jest bardzo zły suwak. Zostawmy ten suwak. Chin high. Nope. W drugą stronę. O kurde, to wchodzi do środka aż. Okej, okay, szczenę chyba już nie muszę, bo szczena już się. Wow. Nie, to. Nigdy nie wiem, w którą stronę. Kontury szczęki. O. Nie rób na swoje podobieństwo. No muszę, musi wyglądać trochę jak ja. I czuję, że oczy są. To jest z wkurzenia wyszła na. O, spacing. O, potrzebuję spacing, właśnie. A to? Czekaj, co jest. Nie, one idą w górę lub. Okej. Okay. Okej. Okay. Oczy to jest zrobione. Nostrils jest nie potrzebujemy i tak nie widać. Cheeksy są zrobione generalnie. Lipsy, mouthy, chiny, jawsy, foreheady, facial balance, nose size. Wow. Ją napompowało. Dlaczego nos pompuje jej? Oh my god. Nos do czoło ratio. Już nic się prawie nie zmienia. Vertical facial ratio. Chyba to mamy. Chyba to mamy. To jest to, eyebrows, icy skin. Czy potrzebujemy, żeby miała jakąś tę przepaskę na oczach? Że potrzebujemy. Nie po to robiłem jej te piękne oczy, żeby. Kurde, trochę z. Korci mnie opaska na. Teraz wygląda jak totalnie jak wiedźma, nie? Nie? Bez niczego? Czy z przepaską na oczy? Wiem, że chcecie przepaskę, żeby nie widzieć jej pięknych oczu, ja to rozumiem. Nier automata bez. Dobra, jest więcej osób na bez. Dobrze. Także bez. Jeszcze body musimy. Mniejsza klata piersiowa. Mniejsze ramiona. Mniejsze nogi, odrobina włosienia, nie wstydźmy się, jesteśmy ludźmi, ale abdomen musi być szerszy, zdecydowanie. Body hair mogą, wiecie, dywan może się pokrywać z zasłonami, muskulatura, no nie, nie może być, nie, żadnej muskulatury. Zachowaj jako ulubione.
Dobra, imię. Jeszcze tylko szybko imię potrzebuję. Co mieliście za imię? Jabarku? Co to jest Jabarku? Szybko, imię. Tartakuczan, Brunhilda, Panicu, Janka, Bożena, Wojtek, Lady Kubaresku. Wow, Lady Kubaresku, będzie dobrze. To będzie... Czemu ja piszę na klawiaturze? Ja gram na... Co ja robię? Kubar. Ty pisać potrafisz? Baresku? Sku? Tak będzie, tak brzmi bardziej z francuska, moim zdaniem. Jest dobrze. CU, no właśnie, to Bares. Tak, tak brzmi bardziej rumuńsko. Dobrze. Kończymy, robimy to, idziemy. Gram na Xboxie. Nie jestem z tym ok, ale tak. No, dlatego mówiłem, że się śpieszę z wszystkimi rzeczami, ponieważ zajmie mi trochę czasu w ogóle dojście do momentu, w którym będzie grane. Lady na miarę naszych możliwości. Czy skipnąć, czy mam skipywać cutscenki, czy chcecie, żebym cutscenki zostawił? Wiem, że... Zostawić. Dobrze. 92 osoby we wtorek. Proszę bardzo. Cześć, Kowal. Dopiero co zaczynamy tak naprawdę. Skończy się cutscenka. Opowiem wam... Spróbuję opowiedzieć wam o lore. Czy pierwszego bossa pobije? Dzisiaj? Mój drogi, pierwszego bossa będziemy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu bić. Dlaczego nie grasz po polsku? Nie wiem, czy jest opcja... Nie wiem, czy mam opcję przełączenia język. A tego tutorialowego? Zobaczymy. Ta grafika. Ta grafika. Fajna ta gra, jakaś taka niszowa. No taka, wiesz, nie za dużo o niej słyszało ludzi. Wiesz, zazwyczaj muszą wychodzić Kowal, te takie wielkie, wiesz, Kratos, Spider-Man, Master Chief. Już nikt nie zwraca uwagi na takie mniejsze indyki jak Elden Ring. Oh. Nie mówcie mi, że nie macie ciary, jak oglądacie ten... Cześć, Kiko. Ta muzyka. Mam zrobiony preorder na angielską wersję artbooka. Ma być w Stanach w lipcu dopiero. Więc każdy z tych artców będzie dotykany wielokrotnie tymi śliskimi łapkami. Czy będzie przytulanie? Będzie przytulanie. Ja dla tej gry kupiłem tą grę na promocji. Wait, what? Te arty się będą lepić. Tak, będę musiał robić skany chyba, żeby później się te kartki
Nie, nie ten. Nie, nie, nie sklejały. Stand before the Elden Ring. Tata Edek, tak wcześnie, bo mamy przed sobą dużo ilości grania i nie chcę kończyć o pierwszej, drugiej w nocy czasu polskiego, więc zacząłem wcześniej, żebyśmy mogli zacząć wcześniej. Dajcie mi przejść tutorial i porozmawiamy sobie, a właściwie spróbujemy mieć rozmowę na temat lore. Ale przejdźmy tutorial, zginijmy od tego pierwszego bossa tutaj. Próbować zawsze można. Czyż nie jesteśmy piękni? Te biodra, te ruchy. Czarodziejem wygrać z tym przeciwnikiem bez flaszek jest problem. No właśnie. Ta gra jest w ogóle jest równo. Ta gra w ogóle jest równocześnie piękna, co brzydka. Ta gra w ogóle jest równocześnie piękna, co brzydka. Jest piękna i jest brzydka. Jest brzydka i jest piękna. A się nie liczy. To jest w ogóle... Wymazuję to witam z witowni. Ta się nie liczy. To jest... Ile razy? Mamy ustalone prawa. Prawo witam jest ustalone. Fabularny witam się nie liczy. Mogłem wygrać i mieć głupią pochodnię. Ja liczę to jako fabularny witam. Będzie dużo witam, więc jedno... Pikut fabularny, hashtag fabularny witam, dokładnie. Hashtag to było totalnie, absolutnie 100% fabularny witam. Ta pani z pierścieniem na ręce. Ile razy skończyłeś grę? Jest mój pierwszy raz. Mój i wasz pierwszy raz w tej grze. Hashtag mój pierwszy raz. Inaczej bym nazwał, niech będzie pani. To jest prawda. W świecie Elden Ring płeć nie ma żadnego znaczenia. Będę mówił ona, on, ale tak naprawdę w tym świecie z tego, co widzę, płeć jest absolutnie płynna, o czym dowiemy się w grze. Trzeba odpalić typ 2, pytać, czy ta gra jest rogalik. To jest jak najbardziej rogalik. Ta gra spełnia wszystkie rogalikowe. Tam był wcześniej item, nieważne. Welnering płeć to konstrukt społeczny. Nie wiem, czy społeczny, ale... Miecz. Ponieważ jesteśmy czarodziejem. Dobra, wyjdźmy stąd i porozmawiamy o... Ja mam ten! Nie wiedziałem, że ona zaczyna jak się nazywa? Jak się nazywa po polsku? Z rachu ciachu i do piachu. Ile potrzebuje taki żołnierz? Dwóch? Dwóch. Szpada, żądło, rapier.
Broń pchana. No, nie chce mi się. No, weź. O, właśnie, dziękuję. Broń szermiercza to jest prawdopodobnie najlepsza nazwa. Ciężki jest dziwny. Atakuje z lewej czy z prawej? Z prawej do lewej. Nigdy nie grałem czarami, więc serio pytam, why so slow? Ten czar jest z tych wolnych, ładujących się. Jest mocny, ale jest wolny. Większość czarów jest szybsza. Z tego co pamiętam. Mówię, mam dobrze zrobiony research, jeżeli chodzi o bronie białe. To jest mój pierwszy raz. Hashtag mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o Elden Ring magią. Oh. Ale on ma autonamierzanie. On ma autonamierzanie. Ale autonamierzanie generalnie, jeżeli chodzi o Elden Ring, jest dziwne. Gdzie jest nasz boss? Już wiem, że potrzebujesz dwóch. Fajne jest to, że można ich obrócić i oni dostają wtedy w plec. Kto ci założył czajnik na głowę? Nie widziałeś, jak my wyglądamy. Powinieneś się cieszyć, że mamy czajnik na głowie. Najtrudniejszy boss ever. Czy ja zostawiłem tam faktycznie item? Czajnik prawilności. Tak, jest tam u góry. A, okej, już pamiętam. Dobra, zobaczmy światło dzienne, chyba że będzie środek nocy. Czy udało ci się podnieść kiedyś na tym, który jest tam na górze? Tak, zaraz go. Może nie zaraz, ale zaraz podniesiemy go. Może jeszcze nawet dzisiaj. Jak się tam idzie na ten item? Trzeba zeskoczyć na dół na plażę, zabić mniejszego bossa i taką jaskinią się wchodzi. Pach, 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 pach. I na górę. Tego z koniem tartak by pobił, więc Kubar musisz. Tego z koniem na razie się odpuścimy. Chyba jest logiczne, że nie będziemy go zaczepiać teraz. Dzień czy środek nocy? Dzień, pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj. Mówiłem, że postaram się powiedzieć wam o lore. Wiecie, jak jest lore w grach od From Software. Jest niesamowicie skomplikowane. Jest dobrze napisane, ale jest skomplikowane i otwarte na niesamowitą ilość interpretacji. Właściwie każdy, kto w to gra, inaczej interpretuje wydarzenia, postacie, które się działy w tym świecie, ale cześć Quest, ale pozwólcie, że postaram się wytłumaczyć wam, jak ja widzę lore i historię Elderinga. Usiądźcie sobie, bo to mi chwilę zajmie. Będę się spieszył, jak tylko mogę, będę pomijał dużo faktów, będziemy resztę pewnie w czasie grania sobie szukać kawałków, ale zacznijmy od samego początku. Jeden z pradawnych bogów, będę go nazywał pradawni bogowie, jest ich więcej, jeden z pradawnych bogów wysyła na tę planetę, na tę krainę meteor, który rozbija się. Wraz z meteorem przybywa też pradawna bestia Eldenu. I z tej komety, z tego meteoru wyrasta to piękne drzewo. Czym jest to drzewo? Drzewo wyrasta z Elden Ringa. Czym jest Elden Ring? Elden Ring jest zbiorem run. Run, praw, czarodziejskich mocy. Myślcie trochę o tym, jak moc w Gwiezdnych Wojnach. Te runy dają najróżniejsze moce i... Cześć, trufla. Dają najróżniejsze moce.
Nie wiem, dlaczego się stresuję. Zacząłem się jąkać. Co daje złote drzewo? Złote drzewo daje generalnie złotą łaskę. Taką hossę wszystkim ludziom mieszkającym w tej krainie. Wszyscy, którzy mieszkają pod tym, tak naprawdę pod tym drzewem, dostają tą taką złotą łaskę. Dobrze się im powodzi i tak dalej, i tak dalej. Myślcie trochę o tym, jako że drzewo i całe to jest taką swego rodzaju religią. Złota łaska. Jest swego rodzaju religią, każdy ją dostaje, każdy dobrze prosperuje pod tym drzewem. Oczywiście w tej krainie to nie jest pierwsze drzewo. Zanim pojawiło się to, były inne. Były również, co znaczy, jeżeli były inne drzewo, oznacza, że zostały wysłane przez innych pradawnych bogów. Jest też cała masa innych frakcji. Wymieniając kilka, smoki, olbrzymy, najróżniejsze matki trudniące się w krwi, są też sekty asasyńskie, są też osoby odpowiedzialne za przerzucanie ludzi z świata żywych na świat zmarłych. Pradawna bestia, która przybywa również z tą kometą, dostaje zadanie, bo to jest naprawdę taki kierownik budowy, dostaje zadanie znalezienia swojego czempiona, który będzie odpowiedzialny za prosperowanie tego drzewa. I wybiera na to stanowisko Marikę. Marika staje się z osoby zwykłej, śmiertelnej, staje się bogiem, czyli mamy pradawnych bogów i mamy bogów, staje się bogiem i jest odpowiedzialna za opiekę nad tym drzewem, za jakby rozprzestrzenianie się tej religii, prawda, tego drzewa na resztę świata. Tak jak wspomniałem, są inne kasty, nie wszyscy są zadowoleni, że nagle w ich świecie pojawia się nowe drzewo, nowa religia. Ja to nazywam religią, wy możecie nazwać jak tylko chcecie. Więc zaczynają się momentalnie ścierać, nie? Te wszystkie inne religie, te wszystkie frakcje ze sobą. I Marika potrzebuje znaleźć sobie kogoś do pomocy, nie jest w stanie zrobić tego samego, więc bierze sobie za męża Godfreya. Godfrey, nie pamiętam jak go się wcześniej nazywał, wojownik Lux. Wojownik Lux staje się teraz Godfreyem, zostaje jej mężem. Marika razem z Godfreyem ma trójkę dzieci. Ma Godwina Złotego, jest ważna postać, ma Morgota i Moga. O ile Godwin Złoty jest przepięknym blond chłopcem, który ma być z nadzieją, ma być następcą nawet Mariki, tak Morgot i Mog są totalnie, wyglądają jak pomieszanie kozła z drzewem. Coś poszło bardzo nie tak. Mąż, czyli Godfrey, Mariki, wyrusza podbijać resztę terenów. Totalnie mech. Co znaczy totalnie mech, Kawce? Podbijać resztę kraju, totalnie te dzieci, tak. Co mu się udaje? Zostają spacyfikowane, zostają w większości smoki, spacyfikowane zostają w większości olbrzymy, reszta kast również. Pomijam masę detali, bo do tego będziemy dochodzili, do tych pojedynczych puzli w czasie grania będę wam to tłumaczył. Godfrey wraca z tej całej wyprawy krzyżowej. Po prostu pusty człowiek. To jest wrak człowieka. Postanawia wręcz... Marika, widząc go w takim stanie, właściwie go wyrzuca, nie? On odchodzi z tego królestwa, staje się znowu tym swoim wojownikiem. Marika jest sama. Jednocześnie w tym samym czasie istnieje druga postać. Jest to męska postać o imieniu Radagon. Jest to jakby też taki... Mówię szyfrem specjalnie, bo do tego też dojdziemy. Jest to też taki czempion tego naszego złotego drzewa. On próbuje podbić jedno konkretne królestwo. Jest to królestwo, które trudni się magią, a na czele tego królestwa trudniącego się magią stoi Renala, królowa Renala. I Radagon próbuje ją podbić, ale nie może. Królowa Renala jest tak mocnym czarodziejem, to królestwo jest tak mocne, że odpiera ataki Radagona, czyli tego właściwie złotego drzewa. Więc jak nie można pokonać kogoś, cześć Maślano, jak nie można kogoś pokonać
Przemocą pokonują miłością, rozkochują w sobie, biorą ze sobą ślub i mają ze sobą trójkę dzieci, Rajkarda, mają ze sobą Rani i mają Radana, trzy dzieci. Ale w tym czasie właśnie odchodzi mąż, pierwszy mąż Mariki, odchodzi od niej, Godfrey, i Radagon postanawia zostawić Renale, co łamie jej absolutnie serce. Odchodzi od Renali i wraca do Mariki. I Radagon razem z Mariką mają jeszcze dwójkę dzieci. Mają Malenię i Mikele. Malenia jest dziewczynką, Mikele jest chłopcem. Jeszcze raz wspomnę wam, że płcie w tej grze nie mają w ogóle znaczenia. Malenia i Mikele również rodzą się z niesamowitymi problemami. Malenia jest zarażona od dziecka klątwą rod. Zgnilizny? Klątwą zglizny. Gnije. Generalnie gnije od środka jej ciało. A Mikela jest wiecznie dzieckiem. Szkarłatną zglizną, tak. Nie może dorosnąć. Rośnie, powiedzmy, mentalnie jako dorosły człowiek, ale jego ciało jest wiecznie chłopcem. Do tego też dojdziemy. Nie będę wam na razie tego tłumaczył. I generalnie wszystko niby jest okej w tym królestwie. Spoiler, nic nie jest absolutnie okej. Okay. Do czasu pewnej bardzo zimnej, czarnej, ponurej, mrocznej nocy, w której to ktoś... Właśnie, nie, dobrze, nie będę się już wracał teraz, bo wam tylko zamieszam. W pęcie drzewa agonaliczne trzeba wyrysować. Spokojnie. Ktoś pewnej nocy kradnie run odpowiedzialny za śmierć w tej krainie. Do tej pory wszystko było cycuś, glancuś, za śmierć była odpowiedzialna jedynie tylko i Marika poprzez jej ochroniarza / brata, który trzymał ten run i był właściwie odpowiedzialny w całym królestwie tylko on jako taki kat za śmierć. Zostaje wykradziony właśnie ten run śmierci. Mało tego, tej samej nocy, co się dzieje, co widzieliście na filmiku na początku, ginie Godwin Złoty, czyli ten wspaniały, piękny, blond chłopiec, który miał być następcą Mariki na tronie. Kiko, nie spoiluj. Ja specjalnie trzymam, wiesz, specjalnie mówię w tajemnicy. A ty już od razu spoilerami. Ginie chłopiec. I to sprawia, że Marika, która do tej pory jest niesamowicie posłuszna pradawnym bóstwom, czyli tym, które sprawiły, że jest ona sama Bogiem, chociaż nie, to będzie też, nie, to nie będzie spory. Tak naprawdę, rozbija Elden Ring, czyli rozbija cały ten zbiór tych run i znika. Znika, prawda? Pęka Elden Ring, bóstwa zaczynają wlatywać w panikę. Każdy bierze sobie po kawałku, każdy z tych dzieci bierze sobie po kawałku tego Elden Ringa, czyli tak naprawdę po jednej runie. Daj mu prowadzić swoją serię w swoim tempie. Tak, dziękuję. Bierze sobie po kawałku tego Elden Ringa. Posiadanie tego Elden Ringa sprawia, że wszystkie te dzieci zaczynają absolutnie totalnie szaleć. Elden Ring zmienia ich i fizycznie, i psychicznie, zaczynają szaleć. Co sprawia również, że wszystkie te dzieci zaczynają ze sobą walczyć. Wiadomo, każdy próbuje, nie dość, że jest opętany tą taką chorobą posiadania tego runa, tego Elden Ringa, to jeszcze każdy oczywiście chce się dopchać do tronu, prawda? Bo Marika, tak jak wspomniałem wcześniej, wyparowuje, znika. Zniszczenie Elden Ringa i przywłaszczenie sobie tych run przez te wszystkie bóstwa, czyli przez wszystkie te dzieci Mariki, sprawia również, że reszta ludzi mieszkających w tym świecie nie dostaje już tej złotej łaski, nie dostaje już tych wszystkich mocy, nie dostaje tej złotej hossy, tego błogosławieństwa.
I właściwie zostają wygnani z tej krainy. No bo nie mają tam czego szukać. Nie mają już tych wszystkich mocy, które mają te wszystkie dzieci, te półbóstwa. Mało tego, są właściwie poszukiwani i zabijani, no bo są też jakimś w pewnym sensie pretendentem do tronu. Więc opuszczają tę krainę. I ci ludzie, którzy tracą tą łaskę i opuszczają tę krainę, są nazywani Tarnisz, czyli nie wiem jak to, smatowieńcy. Ja to googlnąłem. Wygnani gdzie konkretnie? Poza tą całą krainę, w której się znajduje. Stąd na tej mapie widzisz te wszystkie takie rozbite statki i tak dalej. To wszystko są ludzie, albo którzy próbują przypłynąć z powrotem, albo którzy uciekali, zostali zniszczeni. I tutaj zaczyna się właściwie nasza przygoda. Po 5000 lat od tych wszystkich wydarzeń, o których wam powiedziałem, nasza postać, czyli Tarnisz, zmatowieniec, powraca do tej krainy w celu oczywiście zostania Elden Ringiem, nie poznania Elden Ringiem, ale lordem Elden Ringa lub zostania królową, królem tej krainy i całego tego Elden Ringu. Ale ponieważ minęło 5000 lat, no to tutaj się sporo, prawda, sporo się pewnie zmieniło eldeńskim władcom. Ja bym to przyszedł dla fabuły, bo brzmi super. Fabuła jest niesamowicie super i powiedziałem wam jakiś 5% tego, co jest. Zaczynałem się jąkać, bo jest mnóstwo rzeczy, które ukryłem, których nie chciałem wam jeszcze mówić, bo te wszystkie pojedyncze puzzle konkretnych postaci będziemy sobie w czasie grania dorzucać do tego. Tylko tego nie ma w grze. Tego nie ma, znaczy to wszystko jest w grze. Jeżeli chcesz tylko czytać opisy broni, jeżeli oglądałeś tą cutscenkę na początku, jeżeli będziesz słuchał każdy dialog i trzeba się mega domyślać, tak. I mówię, generalnie we wszystkich grach From Software fabuła jest taka, że jest otwarta na niesamowitą ilość interpretacji. Czy czuć Martina w fabule? Martin właśnie napisał to wszystko, znaczy nie napisał wszystko, pomagał im jakby spiąć wszystko do kupy, to co wam teraz powiedziałem, że powiedzmy ta historia tego, co się wydarzyło te 5000 lat temu miała ręce i nogi. Right? Wszyscy mniej więcej rozumią? Były sobie kiedyś bóstwa, był sobie Elden Ring, który dawał wszystkim wspaniałą moc, został rozbity, ludzie ginęli, mniejsze dzieci królowej sobie pozabierały jej części, oszalały, wygnali ludzi, którzy mogą też pretendować do tronów i my teraz wracamy jako potomek, właściwie nie jeden z tych Tarniszów, tylko potomek zmatowieńców, wracamy, aby spróbować samemu trochę ten kawałek tortu dla siebie przywłaszczyć. Siądźmy sobie na ognisku. Rozumiesz? Nic nie rozumiem. Będziemy spokojnie, będziemy, jeżeli macie pytania, zadajecie. Reszta będzie przychodziła z czasem. Jak się ma do tego Frenzied Flame? Frenzied Flame ja traktuję jako jedno z tych religii, które inne prawne bóstwo ma w tej krainie. Kto to jest, z kim gadasz? To jest White Nurse, to jest osoba, która służy innemu bóstwu, a właściwie innemu pradawnemu bogowi, bo to idzie później drabiną. Do tego też dojdziemy, spokojnie, całą tą postać i jego, do tego dojdziemy. Ta seria to będzie sensacja XX wieku, tylko z Kuborem. Kups, kiedy ściągną ci czapkę. Zaraz ściągniemy. On tłumaczy nam teraz o ogniskach. Te wszystkie ogniska to są malutkie odłamki tej komety, która leciała wtedy i stała się drzewem, stała się Elden Ringiem. To są jej takie maluteńkie iskierki, które wylądowały tutaj wszędzie na tej krainie i one służą nam jako ogniska. A to jest krzyż. To jest symbol Mariki. To jest ten taki krzyż z takim okręgiem. To jest jej symbol.
Zmykam czas ruszać do pracy, resztę robię rutynę. Na razie musielu. Tego pana na koniu sobie ominiemy. Na razie. W takim stanie, w jakim jesteśmy teraz. Light load. Light load! To jest krzyż do przywoływania mnie. Tak. Halo, jestem, ale tylko słucham, bo prowadzę. Hej, Zuza. Nie, 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 quest. Ja wiem, że ty chcesz, żebym od razu ginął, ale tutaj trzeba podejść. Tutaj trzeba podejść z głową. Cześć, Kale. Jak zapytamy Kale o rekomendacje, on mówi nam, że kupuj co chcesz, ale jakby był mną, to by kupił, to by poleca nam kupić crafting kit, który pozwoli nam tworzyć rzeczy z wszystkich znalezionych główien. Umówmy się, za drugim, trzecim będę... Tak, Kale ma strój Mikołaja. Alright. Czy to jest event świąteczny? Nie, on jest zawsze tak ubrany. To nie jest tak, że jest grudzień i jemu się zmienia strój. On jest zawsze tak ubrany. Potrzebuję sobie zmienić... O. Potrzebuję jedno żyćko i trzy many. To jest kasta kupców, którzy są rozrzuceni tak. Zresztą z kastą kupców kiedyś próbowałem czytać, o co chodzi, bo to też jest jakiś głęboki lore i nic z tego nie zrozumiałem, więc... na Xboxie gram, tak. Klatki są ok, są miejsca, w których zwalnia. Grałem też na PC i na PC również ta gra ma czasami w niektórych miejscach problemy, więc... Z kasta Mikołajów. To może siądźmy sobie na tym ognisku. Będę, by the way, będę nazywał je ogniskami. A walutę będę nazywał duszami, więc deal with it. To jest niesamowicie ciekawa postać. Ale na razie nie chcę wam nawet podpowiadać. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Jak idę build? Idę... chcę być czarodziejem. Well, hello there. Musicie wiedzieć, że w tej grze nie ma dobrych postaci. Wszyscy spiskują. Każdy ma jakiś swój własny cel. Będziemy wielokrotnie, jak zauważycie, manipulowani. Wpędzani w zadania, które nie są tak naprawdę w żaden sposób pozytywne dla nas. Nie, papież żółw. Papież żółw jest jedyny dobry chłopak w tej grze. Papież żółw jest jedyną naprawdę do rany przyłóż postacią w tej grze. Możemy grać co level 1, ale wybieram możliwość levelowania. Tak. A Olbrzym Kowal. Olbrzym Kowal też ma swoje za... Olbrzym Kowal też ma swoje za skórą.
Bestia z Wadowic. Czy każda waifu w grach ma coś z okiem nie tak? Japończycy mają fetysz na punkcie kobiet okaleczonych. Generalnie. Myszka jest ofiarą również pewnej manipulacji. Iu. Co trufla? Iu. A, że już mają... No, hej. Japonia jest dziwna. Seed 8 wpłacił 22.22. Widzę, że Elden Ring wszedł na salony i że doszedł już dalej niż tarta kiedykolwiek. Pozdrawiam wszystkich ciul. Dzięki, Seed. Nieważne, nie mamy chyba pieniędzy na level. Możemy sobie wsadzić konia. Nam się przyda tu. I teleportnijmy się z powrotem do tutaj. Olbrzym Kowal służył Wiedźmie, ona też ma swoje KPI. O właśnie. Mamy jedną z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszą postać w tej grze. Lalkę o imię zwie Rena. Przypomnę wam tylko, bo ta gra nie stara się niektórych imion ukryć. Radagon i Renala miały ze sobą trójkę dzieci. Rajkarda, Rani i Radana. Rani, Rena? Może? Momentalnie się pojawiamy w krainie i momentalnie przychodzą do nas postacie, które mają dla nas zadania. O, tak sobie przyszedłeś tutaj do nas. Fajnie, fajnie. Jakie masz plany? Co będziesz robił? Może mi pomożesz z tym i z tym? I my oczywiście mówimy, tak, oczywiście. Nie ma żadnego problemu. Wezmę od ciebie, wiesz... Od ciebie wezmę możliwość levelowania i konia. Od ciebie wezmę możliwość przyzywania osób, które umarły. Nie ma żadnego problemu. Na pewno nic nie chcesz w zamian. Wsadzimy sobie konia. Hej, Krzysztof. Mówię, każdy ma tutaj swój cel. W zamku niedaleko jest jeden z półbogów, a.k.a. jedno z dzieci Mariki. A jak wiemy, dzieci Mariki posiadają części Elden Ringu, czyli posiadają te runy. I właśnie nasza tutaj kochana Melina próbuje nam, tak, napomina jedynie, że moglibyśmy tam iść, nie? Generalnie sobie ten run przywłaszczyć, bo czemu by nie, co? Alright, mamy zrobione to, możemy iść z powrotem, mógłbym się teleportować, niepotrzebnie idziemy na piechotę. Pokaż swoją twarz, brzuchę. Nie chcesz, jesteśmy, nie wiem. Jesteśmy ładni. Jesteśmy przystojną kobietą. Czy jest photomode? Wiesz, że nie wiem, czy jest photomode na konsoli? Wyglądasz jak Ciri w domu. Wyglądam jak Ciri po kilku latach studiowania dziwnej magii. Weźmiemy sobie mapę. Mapy są przydatne. I spróbujemy wyczyścić to małe... ten mały obóz. Nie wiem, dlaczego robię to w środku nocy.
Ale okej, jak już jesteśmy, to już jesteśmy. Mówcie co chcecie, ale ona jest niesamowicie zwinna jak na swój wiek. Patrzcie się, jak ona robi. Chła! W nocy byłby klimacik. Ja wiem, ale chcę, żebyście widzieli dobrze rzeczy. A dwa, że w nocy w tej grze jest więcej przeciwników. Skąd ty się wziąłeś? Przeżyłeś backstab. Myślałem, że zrobię ci backstab tak na zawsze. Niektórzy są tylko w nocy, tak. Niektórzy przeciwnicy pojawiają się tylko i wyłącznie w nocy. Nie zbierasz przedmiotów. Zbieram, zbieram. Tylko... Okej, okay, będę zbierał wszystko. Masz rację. Będę zbierał również śmieci. Takie jak... kawałek runy. W tym wieku nie robi się backstabu na zawsze. Dobra, chciałbym przywołać tego. Na razie chciałbym tego wielkiego pana tam... Ten duży pan z tyłu, który chodzi tam starczą jest... Piesek? Siad. Przeciwnicy później będą opowiadać historię Baby Jadzy, tak. Wow. Popatrzcie, zostaje paznokieć życia gościowi. Muszę pamiętać o tym. Hashtag paznokieć życia. Wziąłem ten przedmiot, wziąłem ten. Czy zabiłem gościa z trąbką? Nie zabiłem gościa z trąbką. Gość z trąbką jest... jest priorytetowy w tej całej wiosce. Ciecieć, nie wstawaj dla mnie. Gość z trąbką jest jest najtrudniejszym przeciwnikiem w całej tej tutaj osadzie. Gość z trąbką jest jak magnes na przeciwniku. Dobra, weźmy sobie ten przedmiot, gdybyśmy mieli zginąć od tego szeryfa. Czy gość z trąbką to jest prawy czy lewy? Ja ich w ogóle nie rozpoznaję. Ja nigdy nie wiem, który jest prawy, który jest lewy. Bam, bam, bierzemy sobie nóż, który pozwala nam wsadzać move arty na bronię. Ja wiem, że nie zrobię mu dużo. Okej, okay. Nie jest najgorzej. Okej. Okay. Ten pan, jeszcze tam jest dwóch chyba z tyłu. Który raz to gram? Gram pierwszy raz. Hashtag mój pierwszy raz. Uczę się razem z wami tej gry. Okej, okay, ten jest na raz starczą. Flail, który jest całkiem niezłą bronią startową, jeżeli gracie dexem, robi duże krwawienie robi. Jak na początek. O. Dobra, wzięliśmy to, wzięliśmy to, wzięliśmy to. Ten idziemy do następnego ogniska. Du, du, du.
Weźmiemy sobie to. Wziąłem mapę. Tak, mapa jest zabrana. Jak będzie opcja rozmowy z Meliną, będę ją odpalał, mimo tego, że Melina właściwie dokłada nam bardzo małe kawałki lore. Melina z jakiegoś powodu szuka dostępu do drzewa. No już się okazuje, że nie jest Maiden, czyli nie jestem taką tą pomocą ogniskową. Ale jej prawdziwym celem, i tutaj przerywa. Mówi, że no, nie pamiętam już właściwie, jaki jest mój prawdziwy cel. No ja wiem, jaki jest twój, kochanie, twój prawdziwy cel. Ma na pewno dobre intencje. To wam obiecuję. Ja nie wiem. Wszystko w swoim czasie. Wszystko, muszę trochę tajemnicy, żebyście, muszę was złapać, żebyście przyszli na ten odcinek. Teraz jest 111 osób, ale jutro już będzie 20, więc dobra, mamy tych, mamy zebrane to. Weźmy sobie jeszcze myszkę. Aktywujmy. Na 30. Może tak być. Tak se tutaj stałem i ktoś mnie zmienił w drzewo. Dziesięć grzybków dostaliśmy od myszki. Dobra, to jest na razie wszystko od myszki. Cofnijmy się z powrotem do tu. Melina kojarzy mi się z wódką bez banderoli, a Melina to nie jest takie, taka... Właśnie takie... Że w Melinie się pije, że się takie... Kurde, polskie słowa. Patologiczne miejsce, w którym ludzie chleją wódę. Hobo Hide, wow. Okej. Gniazdo żuli, no widzisz, się też... Cześć, żółw. To jest pies. Dog. Potrzebuję odrobinę podlewelować. A, jak tu jesteśmy, możemy sobie od razu wsadzić wilki. Wilki w jaskini wilków. Okej, okay, wilk jest na dwa razy. A z magią jest... Na raz. Alright. Jak wybierzemy sobie dużego wilka, to on jest zapewne na dwa razy. Są małe wilki i są duże wilki. Yep, duży wilk jest na dwa razy, okej. Okay. Co się stało? Poink. Poink. Mocno bijesz tą klinką, jak na to, że jest magiem. Ona robi thrust, czyli robi te takie pchane cięcia, które zawsze w solsowatych grach są dość mocne. Au! Zły pies. Podniesione. Zabiłeś mu, chcesz pytać, co mu się stało. Zabiję mu mamę, to raz. A dwa tak.
Wilki, weźcie mnie, wypuśćcie stąd. Au! Można przytrzymać trochę ten czar i on jest, się dłużej ładuje, jest odrobinę mocniejszy. Pierwszy talizman. Odporność na ogień. I to jest chyba wszystko w tej jaskini, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzie jest wyjście tutaj? Dobrze ci nie napiszę raz. To jest beginner's luck. To jest każdy, kto gra pierwszy raz ma szczęście. Czy zabiera więcej many, jak jest wstrzymany? Nie, nie zabiera więcej many, tylko mówię, ładuje się dużo, dużo dłużej. Dużo dłużej? Dłużej się ładuje. Mimik dalej jest dobry, czy do tej pory mocno go znerfili? Jest znerfiony, ale jest w dalszym ciągu całkiem niezły. Dobra, możemy sobie trochę podlevelować. Siądźmy sobie na tym ognisku. Znaczy nie wiem, na jakim poziomie jest nasz mimika, bo na premierze wiem, że przychodził grę. Wiem, że on właściwie jest mocno znerfiony, ale w dalszym ciągu jest całkiem niezłym przyzwańcem, o tym mówię. Nie jest totalnie useless. Przywołanie wilków ma jakiś limit wykorzystania? Przywołanie wilków można tylko w konkretnych miejscach. Zawsze, gdy się pojawi po lewej stronie taka niebieska ikona nagrobka, to jest to miejsce, w którym możemy przyzywać tych wszystkich przyzwańców. Czy to będzie całe playthrough? Mam nadzieję, Korbotron. Mam nadzieję, że... Znaczy, ja wytrzymam. Pytanie, czy wy wytrzymacie? Dobra, teraz muszę zrobić małe postanowienie. Chciałbym się dostać tu, ale to pewnie będzie jeszcze niemożliwe. Nie wiem, czy to nie jest ten moment, w którym... Dobra, wiem. Zróbmy tak. Zacznijmy już oszukiwać. Kinda. Zdecydowanie moja gra nie wygląda tak jak twoja za pierwszym razem. Mówię, to jest beginner's luck. Mam szczęście. Pojedźmy na razie tutaj. Nie zgijmy od tego pana, który lubi robić surprise z góry. O właśnie. I od 17 tysięcy łuczników, którzy tu są. Pojedziemy sobie na chwilę na górę. Po to, by... Au. To jest wciąż ten gigant. It's okay. It's fine. Żeby sobie zebrać to. To jest upgrade do naszych flaszek. Ale mam pięknie w głowie wbit. Idealnie. Perfekcyjny strzał, milordzie. Siądźmy na tym ognisku. Żeby nas wilki nie zjadły. Koń ma double jump, tak. Koń ma double jump. To jest ważna rzecz w tej grze. Że koń ma double jump. Zabierzmy klucz. Pogadajmy z czerwonym kapturkiem. Jestem biedna, tak sama się siedzę znikąd. O, tak sobie idziesz sobie do zamku, słyszałam. O, jestem taka biedna. Czy możesz coś dla mnie zrobić? Klasycznie, prawda? Mówiłem. Przychodzimy i każdy ma dla nas... Zaopiekuj się moją metus. Wiecie, o co wychodzi. Pani ma, może przyzywać meduzę. I my się nią zaopiekuj. Dobra, to jest chyba wszystko, co możemy z nią pogadać. Skoro wzięliśmy to jabłko,
Ile razy przed... To jest mój pierwszy raz. To możemy sobie je użyć i tym samym mieć cztery flaszki z maną. Pa, pa, pa. Mamy to. Cofnijmy się tutaj. W ogóle, to jest mój pierwszy raz. Czy to jest noc? To jest noc. Ok, zróbmy dzień. Just in case. Licznik zgonów jeszcze czysty. Pierwszy był fabularny, więc każdy na czacie ci powie, że się nie liczy. Więc jestem na zero. Chyba. To był fabularny quest. Proszę. Wybrałem fabularnie. Wybrałem skrypt, w którym ginę. Jest też skrypt, który można przeżyć, ale ja fabularny skrypt wybrałem ten, w którym ginę. Wow. Z tobą na razie nie chcę się bawić. Chcę iść tutaj, a potem chcę iść tutaj. Tartak nie zginął tam. Co? Wszyscy tam zginęli. Wszyscy wybrali ten fabularny tryb. Tu masz rację, Quest. W jednym zdaniu masz, że to są moje zasady. Dobra, tu gdzieś było ognisko, z tego co pamiętam. Zgadza się. Ja nie powiedziałem, że jest oszustwo, tylko powiedziałem ci, że są moje zasady. Możemy porozmawiać z Kenim teraz, w sumie jak tu jesteśmy. Kenny będzie krzyczał tutaj u góry. Kenny sobie stoi i krzyczy, o mój Boże, czy jest ktoś, kto może mi pomóc? Boże, jestem taki biedny. Kenny jest również prawdopodobnie jednym z tych tarnisz, który nie opuścił tej krainy. Oni dalej tutaj gdzieś sobie żyją. I też próbuje oczywiście się doczłapać do tronu. Przy czym, jak widzicie po nim, ma raczej małe szanse. Zwłaszcza, że ktoś mu zapierniczył zamek. Miał zamek i nie ma zamku. I prosi nas o to, abyśmy pomogli mu odbić jego zamek. Kenny też jest... Kenny jest neutralną postacią. Kenny mu się wydaje, że... Dobrze idę? Dobrze idę. Nie kopnę go. Nie kopię Kenny'ego. Kenny nie jest najmądrzejszą postacią. Nie możemy go obwiniać za to, że nie grzeszy inteligencją. Przyszedłem tutaj, bo myślałem, że będziesz grał w solsy na bongosa, ale chociaż macie na DJ, to taki zawód. Sorry. Dostaliśmy co? Dostaliśmy od... Dobra, porozmawiamy z Meliną. Bardzo szybko. Z wyglądu poza internetem. Ja mam bardzo duże szanse. Podobno duże nosy... Duży nos, duży... War in a land afar.
Melina opowiada teraz, jak Marika właściwie dała przykaz, aby wszyscy Tarnisz, czyli wszyscy zmatowieńcy, opuścili kraj. Po tym, jak to się wszystko poszło do... Wszystko poszło w piach. Pierd w mąkę. Zróbmy sobie flaszkę. Bo możemy levelować, nie, bo mamy chyba 21, tak, sorry. Sorry, Melina, że ci zawracam gitarę. To jest wszystko na razie. A, czy ja nie podniosłem? Nie, wydawało mi się. Dużym nosem łatwiej się blokuje. To jest również prawda. Tak, żebym mógł zacząć legitnie tutaj wszystko mordować. Bardzo dobry stream. Führer bez R wpłacił 50. Wspierać. Bardzo dobry stream, świetny podcast, trzeba wspierać. Dzięki, Führer bez R. Dziękuję bardzo. Bernard Junior właściwie. Na razie go sobie również ominiemy. Weźmiemy mapę. Mapy są przydatne. Weźmiemy ten przedmiot. I jak już tutaj jesteśmy, to możemy zjechać na dół. O, shit, Bernard się wkurzył. Sorry, Bernard. Odpalę tylko to ognisko na dole i wracam. Pomyślmy, jak mogę teraz to zrobić? Jak możemy to zrobić teraz, tak żeby było szybko, sprawnie i przyjemnie? Będę miał koszmary. To jest... Nie wiem, o czym mówisz. Totalnie nie wiem, o czym mówisz. Na razie nie przejmujcie się tą lokacją. Jestem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby sobie odpalić ognisko na przyszłość. Żebyśmy nie musieli 15 razy tą windą jeździć. Cześć, król sucharów. Wracamy na górę. Tak, potrzebuję na górę być. Czy da się ubić Bernarda w tym wejściu do kaplicy? Da się. Wszystko w tej grze da się ubić. Ładnie, nie? Ale mówię, na razie się totalnie nie stresujcie tą lokacją. Pan Kuwara mógł zrobić wszystko z tą postacią, nawet Danny Trejo, ale zrobił to. To jest, ja nie wiem, to jest fantastyczna postać. Nie wiem, o czym wy w ogóle mówić. Chcecie być dobrym magiem, to trzeba niestety poświęcić czas w szkole. A to bierze lata. Lata niestety nie są... Lata potrafią być okrutne dla naszego ciała. Nie wiem, dlaczego mi klatkę piersiową mi pokazuje. Mamy mapę, możemy sobie zebrać to. Tak zróbmy. Bernard wrócił do drapania drzewa, kinda. Ja tu wrócę, ja tu wszystko będę bił. O, usłyszeliśmy. Słyszeliśmy au, jest ważne au. Tam u góry jest bardzo ważne au, ale to też za chwilę. Cześć, Biernas. Tak, właśnie idę zaraz.
idę zaraz. Właśnie o tym myślałem. Tylko chcę zebrać wszystkie możliwe jabłka, które tutaj są w okolicy. Chcę mieć jak najwięcej flaszek, jak najszybciej. To jest moje pierwsze oszustwo, jakie robię. Au, to pewnie Artur Binkoński. Nie wiem, kto to jest Artur Binkoński, ale... Ale tak. Teraz zrobimy coś bardzo nielegalnego. Zrobimy tak zwany hit and run. A ten ważny au to też ktoś zły. Zły i dobre to są, jeszcze raz powtórzę, są bardzo, bardzo ciężko odróżnić w tym świecie. Ale to au jest coś, co nam się przyda na pewno. Tyle mogę ci na razie powiedzieć. Dobra, to jest jabłko wzięte. Spadamy stąd. Tak, jest jedna dobra postać i też możliwe, że ją zobaczymy nawet dzisiaj jeszcze. Czy ja się mogę już? Mogę. To sobie wyłączę. I cofniemy się tutaj z powrotem. Elden Ring to prequel do 50 Shades of Grey. To jest tu w dalszym ciągu, ale mogę chyba sobie jabłko rypnąć. Right? Right. I tym samym mieć już 5 flaszek z maną. 50 Shades of Tarnished. Teraz ktoś to musi napisać teraz. Wszystko o AU opowiem, jak dojdziemy do AU. Na razie to, co robię, bo pewnie patrzycie się i mówicie, okej, okay, on biega i zbiera rzeczy, on w ogóle nie walczy. Co on robi? Co to w ogóle ma być? Na razie robię tak zwany prep work. Przygotowuję się do prawdziwej rozgrywki, a.k.a. ułatwiam sobie trochę. Zrobimy sobie małe ułatwienie. Pozbieramy rzeczy, które pozwolą nam przejść ten początek gry dużo szybciej niż normalnie. Nie boję się tych panów, ale boję się piesków tutaj. Piesek, traficie to? O, na dwa. Gościu. Usiądź. Siad. Robi masę, potem rzeźbę. Dokładnie tak. Słuchajcie, jeżeli... Te gry są trochę... Ta gra jest trochę inna niż poprzednie Soulsy. Poprzednie Soulsy były bardzo liniowe. Nie dało się iść w pewne miejsca od samego początku. Tak nie jest już w przypadku Elden Ring. Ja mogę iść teraz praktycznie gdzie tylko chcę. Jeżeli tylko znam drogę, w moim przypadku jeżeli fartem, bo to jest moje pierwsze przejście ever, przypadkiem trafię na kombinację przejść, to mogę pozbierać rzeczy, które mi się przydadzą już teraz. To jest pies albo bardzo dziwna sarna. Dobra, ciebie się pozbędziemy. Czy ktoś tu jeszcze jest? Na pewno, znaczy ja wiem, że ktoś tu jeszcze jest, tylko pytanie, gdzie ktoś jeszcze tu jest? Hello? O! Piesek, poczekaj, mój czar. Piesek, poczekaj, chodź! Widzieliście go, jakiś skubany był? Ukrył się, poczekał, aż pójdzie czar. Wtedy wyszedł. Cwaniaczek z Bronx. Miałem gości, Mike przyjechał, przepraszam. Faktycznie. Mike i Tartak mieli dzisiaj spotkanie wigilijne. Świąteczne? Poświąteczne? Noworoczne? Przednoworoczne? Na które nie zgadniecie.
Nie zostałem zaproszony. Nawet tak, wiecie, tak pro forma, nie? On i tak nie przyjedzie, ale zaprośmy go, żeby nie było... Żeby nie było. Nope, umówili się między sobą, spotkali. Pewnie mieli super zabawę. Ja nie mogę znaleźć teraz zejścia na dół. When in doubt... Koń, o, tu jest. Wait, tu są chyba dwa, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze jest to. Obgadywali mi na bank, nie? To akurat mi nie przeszkadza. Tu jest chyba deksowa broń, ten podwójny... Twinblade, dokładnie tak. A w drugiej jest coś dużo lepszego. Spotkanie tylko dla zarządu. Buu. Zacytuję Majka, to mieszkanie jest dużo większe niż myślałem. Co, on pijany przyjechał do ciebie? Tutaj jest masa... Masa mieszkańców, a.k.a. szczurów. Okej, muszę przestać ładować ten czar, bo to trwa rok. To jest nieładowany czar. Okej, też robi 215 kul. Bawiłem się gamoniem. To brzmi brudno. Ale nic, tłumaczyłem czatowi, że robimy teraz mały prep work. Bo ludzie się zastanawiali, dlaczego biegam, zbieram, podnoszę rzeczy, nic nie zabijam. I tu jest skrzynia z bardzo cenną nagrodą, którą jest... Haha! Pułapka! Czy zabiłeś wielkiego śpiącego smoka? Nie, na razie mówię, na razie robię prep work. A.k.a. idę po rzeczy, które mi się przydadzą. Okej. Podnieśmy to i spinkalamy stąd. Okej, we're fine, we're fine, we're good. Za pierwszym razem sporo czasu i nerwów tu straciłem. Czy mogę się podlewelować? 509, 1200 już muszę zarabiać, okej. Okay. Jestem w stanie wziąć ten Ash? Gdzie on biegnie? Nie pamiętam już jego trasy. Nieważne. Będziemy się kiedy indziej będziemy się tym przejmować. Hej, Kromkel. Gdzieś tutaj powinny być dwa przedmioty. Spokojnie, zaraz go znajdę. Zaraz sobie przypomnę, gdzie on był. Jeden był na pewno w podziemiu, a drugi był widoczny. To nie jest to. Tutaj. Tak? Tak. To jest kraina, w której mnie nie powinno być. I której właśnie umrę zaraz. Okej, okay, nie udało się. Więc muszę działać.
Muszę działać teraz szybko. Zaraz zginiemy. Sio. O, nie dobiegnę. Dobiegnę. O, koń! Skręć. O, shit. Otwieraj. Otwieraj. I to. I spadamy stąd. Ha! I kto napisał witam? Komu jest teraz głupio? Kto musi kasować komentarz? Mamy tak. Po co mi jest to? Po co mi jest to? Mamy już dużo lepszą różdżkę. I przede wszystkim usiądźmy na ognisku. Mamy czar, który nas przeciągnie przez dłuższą część tej gry. Czyli Rocksling. Rocksling jest o tyle fajnym czarem, że zadaje obrażenia i od magii, i fizyczne. Czyli jeżeli coś jest odporne na magię, to dostanie również obrażenia fizyczne, a jeżeli coś jest ma blokadę na obrażenia fizyczne, tarcza przede wszystkim, to również będzie dostawało obrażenia od magii. Nie mogę wyciągnąć konia. To jest złe słowo wciąż. To jest pierwsza rzecz, ale główna rzecz, która nam się przyda. Pozwólcie, że skoczę jeszcze szybko do tego miasta po jeszcze jedno jabłko, które pozwoli mi mieć znowu jeszcze więcej flaszek. Mam pytanie, zakupiłem PS5. Jak gra wygląda na konsoli super graficznie? Gra wygląda ok. Ma problemy czasami, że się potrafi gdzieś tam przydławić, ale generalnie chodzi całkiem nieźle. Od początku można było się przenosić, jak miałeś dotę na sobie? Czy to zmienili? Dotę? Co to jest dota? Damage over time. Można było. Melina chce nam powiedzieć, jaki jest prawdziwy cel, ale nigdy tego nie robi do końca. A jaka gra wygląda na tej konsoli super graficznie na PS5? A, sorry, totalnie nie źle przeczytałem twoje pytanie. No to faktycznie, Horizon wygląda chyba najlepiej. Horizon, który zginął pod ciężarem God of War, który też jest super, ale moim zdaniem graficznie, technicznie Horizon jest trochę lepszą grą. Melina przeniesie nas do jakby huba tej gry, w którym poznamy masę osób. Melina chce cię schlać i sprzedać narkotyki. Pewnie chce mi wyciąć nerkę. Rozmawiamy z panem, który jest tutaj szefem. Pan w ogóle nie wygląda jak złoczyńca. Nie wygląda jak Sauron. Hashtag nad Sauron. Nie ma głos jak zły. Ale pan tłumaczy nam, że tu jest bezpiecznie. I on w ogóle nam ze wszystkim pomoże. Jesteśmy w ogóle... Super, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Jestem dobrą osobą, jestem szefem tego tutaj huba. Jest wszystko ok. Tu jest sierota, która zajmuje się tą, nie chcę obrażać, ale tą śmieszną odmianą czarów. Wszyscy wiemy, że są czary i są śmieszne czary. Pan się zajmuje śmiesznymi czarami, czyli tym incantation, czyli takimi zaklęciami. Nie wiem, ci ludzie są śmieszni. Ten pan interesuje się śmiercią. Ten pan jest również sierotą. Ma królewską krew. Jest jednym z takich postaci trochę a la Kenny, czyli też próbujących dorwać się do tronu, ale no ciężko. Ciężko takim panem. Dobra, resztę chyba generalnie nie poznamy sobie później. Ja jestem tutaj fabularnie. Musimy się cofnąć z powrotem.
tutaj. Na przytulaski jeszcze przyjdzie czas. Wejdźmy sobie do tego miasta na chwilę. Omińmy całe tutaj absolutne gówno. Weźmy to jabłko. Tam za tymi drzwiami jest moja różdżka, ale to jest odległa pieśń. Dobra, mamy zrobione to, mamy zrobione to. Możemy się cofnąć tutaj. Ach, ta mapka, jak na początku myślisz, czemu takie małe? Nie, nie, nie. To, spokojnie, ja tutaj się przygotuję do tego. I zaczniemy od samego początku, od samego tego miejsca, w którym tam byłem, sobie zaczniemy. Cel ostatni pospad. Podniesiemy flaszkę, dzięki czemu każdy łyk będzie miał więcej energii. Ale jak będziesz miał bossów na naszą... Hej, ja... dlatego mówiłem od początku. Na początku powiedziałem, że będę oszukiwał, będę maksymalnie oszukiwał, będę maksymalnie sobie ułatwiał grę. Nie było ci na początku. Dlatego właśnie ostrzegłem, że będą osoby, które będą niezadowolone z tego, jak gram. Będą narzekały, że robię za łatwo. Sorry, Winnetu. Czy ta postać, mamy Wiedźmina w domu? To jest Pani Wiedźma, no. Czego wy... Czego nie rozumiecie w Pani Wiedźmie? Źle gram, tak. Czemu grasz źle? W ogóle teleportowało nas... Tu jesteśmy, jakbyście pytali. No nie jest ważne. Jestem tutaj po kolejne jabłko. To jedyny sposób, że serię miał 200. Dokładnie. Weźmy sobie to jabłko, usiądziemy sobie na tym ognisku. Przejdziesz przez ten most? Nie. Nie będę przejeżdżał przez ten most. Pojedziemy sobie tutaj. Pamiętam, jak tych małych skurwieli farmie, bo nie mają mało życia i dużo dusz. Tak, tutaj jest jedna z popularniejszych farm w tej grze. Tych wszystkich małych skurwieli, których tutaj jest 20 albo 30 i każdy ma chyba po 1000 dusz za jednego, można farmić. Ale jest dokładnie tutaj zaraz, jest dużo prostszy, mogę wam pokazać, jest dużo prostsza farma. Jak tylko dojadę cały. Farma z kulą, dokładnie tak. Pokażę wam farmę z kulą. Skoro jesteśmy tutaj, mogę wam pokazać farmę. Gdzie się farmi najszybciej duszę. Farma pojedyncza sobie to nie jest to. Farma pojedyncza sobie nie daje żadnych pieniędzy. Twoja poza śmierć. Jestem zatruty. Gra chce, żebym widział gałkami ocznymi to, że jestem zatruty i tracę życie bez patrzenia się na pasek życia. Idziemy sobie na koniu tutaj, prawda? Na dół. Jedziemy. Jedziemy. Nagle za nami się pojawia, co? Wielka kula. Robimy unik. Patrzymy, jak kula spada na dół. Dostajemy 2000 dusz. Po czym robimy teleport do tego samego ogniska. Wsiadamy na koń, jedziemy na dół, jedziemy, tutaj totalnie nic się nie stanie, pojawia się wielka kula, robimy odwrót, patrzymy jak kula spada, dostajemy 2000 dusz. W ciągu minuty można robić 5 takich, czyli 5 razy 2000 dusz i...
i tak się robi najszybciej pieniądze w tej grze. Weźmy sobie to złote jabłko. Wbijmy level, skoro szukaliśmy trochę. 20, musimy też w mind trochę pchnąć. Cool story, bro. Czy mamy to? Mamy to. Weźmy sobie jeszcze... Wylądujmy tutaj. O! Shit, spadłem. Okej, jeszcze raz. Boink. Dobrze myślę? Tu jest... Nie, źle myślę. Gdzie jest wejście? Au! Gdzie było wejście? Tu jest, god damn it. Ślepy jestem, okej. Z tej strony, o. Tutaj. Ta gra jest nieuczciwa, więc to jest granie tak jak gra chce, żebyś grał. Przyszliśmy tutaj, ponieważ w każdej tej wieży jest medalion, który daje nam kolejny slot na czar. Co pozwoli, że będę miał teraz 3 sloty. Nie, nie będę farmił. Nie będę farmił. Będziemy grać tak jak jest. Memorize spell. Widzicie, mam jeden slot więcej. Czy ja użyłem tej flaszki, która dodaje mi... Tak, jestem na bieżąco. Chciałem sobie tylko przesunąć. O, 6,1. Pięknie. 6,1 to jest na razie max. I teraz, tak jak jesteśmy... Możemy się cofnąć na sam początek i zacząć grać w Elden Ring. 3 slaty na czar. Jak się ten wieżę otwiera legitnie, bo też tam tak wlazłem. W basemencie, w piwnicy tej wieży jest taka przeciwnik, taka wielka kula. Jak ją zniszczysz, to otwierają się te drzwi, ale ta kula, która służy tam do farmienia, również znika, więc zazwyczaj każdy zostawia... Każdy stawia tą kulę Anuli żywą, żeby mieć tą farmę. Stąd save'a wyślij. I teraz witam was w Elden Ringu. Zaczniemy od samego początku. Zaczniemy sobie robić tutaj... Pierwsze dungeony. Basement brzmi brudno. Basement jest piwnica, no. Basement is basement. Mogłem iść do pani czarodziej pierwszy, ale trudno, poradzimy sobie. Są duszki, one czasami potrafią dość dużo lore podpowiedzieć. Zobaczmy, jakie obrażenia dostają małe pieprzone gnomy. Okej, one są na raz i to jest pan, który... O, właśnie. Tu jestem. Pokaj tajemniczy. O, jeszcze go zobaczycie. Ten czar jeszcze zobaczycie. Jeszcze będziecie nim wymiotować, tym czarem. Ale zaraz go zobaczycie. Dziwna ta Siri. Jaki kraj taka Siri, no. Ponieważ jest to mój pierwszy raz ever, nie wiem jeszcze, gdzie są minusy magów w tej grze. Jeżeli mam strzelać, to
w przeciwnikach, którzy są niesamowicie szybcy i agresywni. W sensie, którzy nie dają czasu na odpalenie czaru. To jest tak podejrzewam. Ale mogę się mylić. Tu będzie problem. Nie mam żadnego łuku. Sobo się też bije magiem z pewnym bossem, co jest magiem. Okej. Okay. Okej. Okay. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Miałem zły timing. To był zły timing. Muszę mieć lepszy timing. Lepszy timing, lepszy timing. Czy tam jest item jakiś? Tam jest chyba item jakiś. I run. Hello. Minusem są gracze pewnie. Mamy to szczęście, że w Elden Ring defaultowo jakiekolwiek napady graczy są wyłączone, więc... O, oh, shit. Okej. Widzę cię. Widzę cię. Widzę ciebie. O, hello. Czemu wy przeżyliście nagle? To było... To jest... Czuję się oszukany tutaj. Mam kogoś na sobie jeszcze. Haha, jestem szybszy niż mój czar. Jestem gorąca laska. Patrzcie, jak ona jest zwinna w tym wieku. Chcielibyście mieć taką zwinność w tym wieku. Czy ty to wczoraj grałeś, że pamiętasz wszystko? Nie grałem w to wczoraj, ale grałem w to dużo. Poza tym, again. To jest moje pierwsze... O, shit! No nic, jeszcze raz. Bo mieli więcej mchu na sobie, przez to większą odporność na magię. Kto? Jeszcze będziecie mieć dość tego czaru. To jest... Mówię. Au! Wsłaź mnie z tej drabiny. Urwis. Patrzcie go. Będzie mnie skopać, mnie z drabiny chciał. Czemu on jest raz na jeden strzał, a dwa... O. Aaaa! Zapomniałem o tobie, zapomniałem o tobie, zapomniałem o tobie. Tada! Potrzebuję lepszy czar. Ten taki... podstawowy... do niszczenia mobków. Potrzebuję lepszy czar. Teraz musimy spaść tu. Otworzyć ten przełącznik. Zebrać lilię, który jest kwiatem... Au! Ulubionym kwiatem Mikaeli. Czekam, aż kurwa będzie miał wielką różdżkę i wielką tarczę. Nie będę miał tarczy. A różdżkę będę miał przez dłuższy czas tą, którą mam teraz w ręce. Dopiero po jakimś czasie zmienimy różdżkę na inną.
Mówię, 2 godziny już streamuję i to jest właściwie początek. Zacząłem dopiero teraz grać. Lore kwiatków. Tak, te białe lilie, te takie grobowe, były ulubionym kwiatem Mikaeli. Jeżeli gdziekolwiek się pojawia ten kwiat, to znaczy, że gdzieś Mikaela maczał ręce w tej miejscówce albo w tym lore. O, nie wiedziałem sobie meduzy. Trudno, poradzimy sobie z wilkami. Chcieliście zobaczyć czar? No to jest czar. Wilki? Dacie radę? Dacie radę. To jest czar, co się zowie. Także tak, to będzie mój czar na duże postacie. Wygląda jak cheating. Wygląda jak czar. Ile ten typ mi napsuł krwi. Jak widzisz, nie jest taki trudny. Dobra, mamy zrobione pierwszą komnatę, gdzie były wilki i pierwszy dungeon. Są różne nagrody, są w jaskiniach, a różne są w dungeonach. Dobra, muszę się, Kubar, musisz pamiętać, że streamujesz. Musisz wyłączyć swoje OCD i nie będziesz mógł zabijać wszystkich. Tak jak normalnie to robisz, gdy grasz. To był twój pierwszy boss? Okej. No to on. To jest upierdliwy kotek. Kotek jest upierdliwym bossem. Nie. Zanim pójdę na dół, potrzebuję się dorwać do lepszego czaru, tego podstawowego. Więc zróbmy teleport tu. Mogę się podlewelować? Będę na razie pchał wszystko w inteligencję. Będziemy na początku Glass Cannon robić build. Jaki jest lore tego kotka? Lore tego kotka nie znam niestety. Nie wszystko jest wytłumaczone. Trochę liczę, że w tym artbooku może będzie coś napisane, ale o tych kotkach się zazwyczaj nie mówi za dużo. W ogóle o tych takich pomniejszych zauważysz na pewno w dalszej części gry, że tych kotków jest pierdyliard. Będziemy walczyć jeszcze z 50 kotkami i. Ale kto jest stworzył. Nie wiem. Spole, nic nie jest napisane, same art. O, w artbookach, w tych design worksach do Soulsów jest na końcu. Są na końcu wywiady z nim. Myślałem, że. Au! Okej. Mówię, potrzebuję lepszy. Już. Czy dam radę zatrzymać konwój na tak wczesnym etapie gry? Zobaczymy. Panowie, jakbyście odzyskali mi flaszkę. Jest, okej. Okay. W Elden Ringu jest taka mechanika, że jak zabijesz konkretne grupy przeciwników, to odzyskujesz pewną część tych flaszek, czyli życia i many. Dobra, spróbujmy zobaczyć, czy jestem w stanie zatrzymać konwój. Wygląda na to, że jestem. Leż, leż.
A jakbyś kamerkę przesunął trochę w prawo. Jutro już będę bez kamerki. Mówiłem na początku, że będę tę serię chyba robił bez kamerki, żebym mógł sobie leżeć w piżamce, dubać w nosie, popijać kakałko. Więc jutro już będę widzialny. Będzie widzialne wszystko. Boink. Mam mało many. Muszę w mind trochę zainwestować. Na czym ja się zaciąłem? Nie mogę skoczyć nawet. Jutro w negliżu, tak. Jak seria ma być bez kamerki, będzie inny problem podczas postojów. Jak będziesz opowiadać, będzie źle to wyglądać. Będę mógł się włączać na chwilę. Jak nie będę dubał w nosie. Miau. Pan z trąbką. Niestety pech pana z trąbką jest taki, że nie ma kto mu już pomóc. Nie trąbimy. Nie ma trąbienia. Okej, bo ja zaraz tutaj padnę do jakichś gości, którzy się zamachują ślepo w... To są jakieś jaja. Jaka jest różnica, jak ty grasz, a jak ja umieram? Nie ma żadnej różnicy. To jest... Jaka różnica? Nie, 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 nie. Wiemy, potrafisz. Miałeś piątkę z muzyki. I odzyskaliśmy życie dzięki temu. Najpierw ty, bo masz trąbkę. Ten pan. Au! Cztery tysiące już mam na sobie. Zaraz. Podjadę, chcę tylko sobie czyścić tutaj, bo zazwyczaj z tego pojazdu zabierasz też w plecy od dziwnych panów, a teraz jak mam wyczyszczone tutaj oso moje OCD mi mówi, że powinienem tych wszystkich pięknych mężczyzn tutaj wytłuc. Są wszystko osoby, które pracowały na zamku. Gdy pękł Elden Ring, byli poza zamkiem i ogłupieli. Ale jeszcze wam wytłumaczę, dlaczego niektóre osoby umierają i się wskrzeszają, a niektóre jak te są powiedzmy zombie, kościotrupami i tak dalej. Tu jest chyba topór duży, prawda? Tutaj w becie był ten taki fajny miecz. Powiedz lore trąbki. Lore trąbki jest takie, że jest... ktoś stworzył trąbkę i powiedział, że jak ktoś trąbi na trąbce, to trzeba przylecieć do tego, kto trąbi na trąbce. To jest całe lore trąbki. Czy ja jestem w stanie zabić giga kwiatka? Kurde, mam mało. Ten czar zabiera. Patrzcie, ile ten kwiatek ma życie. Nie wiem, czy powinienem tracić. Na razie zostawię tego kwiatka. Potrzebuję staminy, by mieć tutaj. Na tego pana.
No nie w moje pieski. Tak nie wolno, proszę pana. Trąbka men. Mówię, trąbka men jest najniebezpieczniejszym przeciwnikiem. Dobry piesek, dobry piesek. Martin nie tyle pisał, co pomagał im. Mieli masę elementów i poprosili Martina, żeby im to skleił do tak zwanej kupy. Otwieram. Chciałem tylko dobić kwiatka, bo pamiętałem, że kwiatek ma już mało życia. Z kwiatka nie wypada tak naprawdę nic ciekawego. Nic ciekawego. Chyba, że gramy perfumarzem, czyli osobą, która te wszystkie takie buteleczki sobie skleja i robi najróżniejsze mikstury i nimi rzuca, czego nie polecam. Jest bardzo złe w tej grze. Ale główny składnik jest, wypada z tego dużego kwiatka właśnie. Który się nazywa... Jak się nazywa ten główny... Nie. Miranda Powder. To jest ten główny składnik robienia tych wszystkich mikstur. Główny składnik to miłość. Also tak. Teraz możemy sobie otworzyć drzwi. Poznajcie naszą panią nauczyciel. Jest pani, która została wyrzucona z Hogwartu. Hogwart to jest ta, o której wspominałem, to jest to takie królestwo magów. Została z niego wyrzucona. Za co? No to się, tego się jeszcze też dowiemy. Ona się pyta, mogę być twoim nauczycielem, ale chcę, żebyś wiedział, że mnie wywalili z tej szkoły za pewne rzeczy, które zrobiłem. Czy jesteś dalej pewien, że chcesz, żebym cię uczyła? Ja mówię, yeah. F yes. Glintstone Arc. Czy po prostu peblami strzelać? 9 versus 7. Arc jest chyba wolniejszy. Peblo chyba ma lepsze. Kupię to i to, aczkolwiek nie mam tyle slotów na razie na jedno i drugie. Cześć, Agal. Nie przejmuj się, dopiero przed chwilą zaczęliśmy tak naprawdę grać. Pebble. Czy robi się jakieś mikstury, co na stałe zwiększa libido postaci? Chyba raczej nie. Tak, stream się dopiero co zaczął przed chwilą. Robiłem postać przez 2 godziny. I próbowałem nieskutecznie opowiedzieć... Glintstone Stars, tego nienawidzę, tego czaru. Scholar Torment, to nam się na razie nie przyda. Żółw będzie miał lepsze rzeczy. Wcześniej było pre-show, teraz właściwy stream. Dokładnie tak. A, mogę sobie wbić jakiś level przecież, jak już jestem przy ognisku tutaj. Ja wiem, to jest taka... Ta postać jest tak brzydka, że aż ładna, nie? Macie tak się, im dłużej się zaczniesz przyglądać, tym ona się coraz bardziej zaczyna człowiekowi podobać. Jeden w mind i to wszystko. Okej. Okay. Nie, ani no, bo nie przyglądałeś się jeszcze jej tak długo, Tartak. Mówię ci, jakbyś trochę dłużej popatrz się. To jest... Mówię, im dłużej się patrzysz, tym... To jest jedna z tych Fata Morgan. Tych iluzji. Dobra, możemy sobie... Moglibyśmy tych grzmotnąć dla 2000, bo wiemy, że to jest easy peasy cytrynowe squeezy. Nie.
Nie ten napój. Na niedźwiedzie. Na niedźwiedzie jeszcze sobie pójdziemy. Ale myślę teraz... Teraz trochę chciałbym odwiedzić... Teraz trochę chciałbym odwiedzić żółwia. Trochę chciałbym odwiedzić żółwia. Tylko będziecie znowu narzekać, że biegam gdzieś w miejscach bez sensu. Trudno. Będziecie narzekać. Jest moja seria. Idziemy do żółwia. Dlaczego pójdę do żółwia? Jak dojdziemy do żółwia, to opowiem, dlaczego chcę iść do żółwia. Nie wiem, wy zawsze będziecie narzekać. Więc na razie jest... Robimy pauzę od głównego wątku. Pójdziemy sobie do żółwia. Ale żółw jest absolutnie najbardziej kochaną do rany przyłóż postacią w tej całej grze. Tutaj wszyscy mają swoje interesy, swoje spiski, które próbują wciągnąć nas skutecznie, dodam. Żółw jest jedyną kochaną, neutralną postacią w tej całej smutnej, jak dupa, grze. O, wow, okej. Czy mogę trafić cię dzisiaj? Dziękuję. Za karę odwiedź żółwia w nocy. Oh no. Jest mała szansa, ale jednak szansa na zgwałcenie szympansa, jak to mówią. Ale wolałbym nie odwiedzać żółwia w nocy. Just in case. Żółw nie bije ci w plecy, gdy go spojrzy na niego NPC. Dokładnie. Żółw jest chaotycznie dobry. W nocy przy żółwiu się potrafi pojawić bardzo, bardzo nieprzyjemna postać. Nie sam żółw, ale inna postać, więc będziemy omijać żółwia w nocy. Dzwonnik. Dobra, 15 na razie nam styknie i reszta idzie w inteligencję do 30 i potem będziemy myśleć, co dalej. Odwiedzimy to miejsce, w którym jest kielich i ta sierota, która również została wyrzucona z Hogwartu. Za trochę inne rzeczy. Ten został wyrzucony za bycie totalną sierotą. Ale jego historię też... O nim się też dowiemy. To też nie jest... A też jest nie najprzyjemniejszy człowiek. A to na FGA wciąż można głosować. Na FGA wciąż jak najbardziej można. Zostały 3 dni, 4 dni? Ile jest jeszcze? Ile jest jeszcze tego roku? Tyle, ile jest tego roku, to jeszcze można głosować. Do czego jak najbardziej zachęcam. Przepraszam, ja tylko przejeżdżam. Nie, tu w ogóle nie powinno być. Ja tu będę gdzieś dopiero w przyszłym tygodniu. Maybe. Jak usiądziemy na tym ognisku, to chyba sprawimy, że czerwony kapturek się pojawi w hubie, jeżeli dobrze pamiętam. Ten pan ma coś, na co mnie cholera nie stać, bo wydałem wszystkie pieniądze. Trudno. Chcę dojść tu. Chcę dojść tu. Albo tu. Za rok, ha?
Dobra, tutaj jest dość niebezpiecznie. Tutaj mnie, jak dobrze rozumiecie, nie powinno mnie totalnie być. Weźmiemy sobie mapę. Mapa jest zawsze przydatna. Jak już zrobisz bilet, będę wszystko czyścił. Tak. Chcę wziąć wszystkie rzeczy, które potrzebuję i wtedy już zacznę wszystko czyścić. Czekajcie, zgubiłem się. Nie, jestem. Okej, jest tutaj. To są miejsca, gdzie mamy. Tak. Mordercze langusty, yes. Także na razie się totalnie tym wszystkim całym tutaj miejscem nie przejmujcie. Ja tylko sobie przejeżdżam. Tego czegoś nie chciałem w ogóle zaczepić. Musimy dojść do żółwia. Musimy jakoś dojść do żółwia. Tym miejscem też się w ogóle nie przejmujcie. Nie. Chcę, będę rzeczy zabijał tak, jak się powinno zabijać. Jedyne oszustwo z mojej strony jest takie, że wcześniej pozbieram sobie co lepsze rzeczy. Hello, mister. Tarcza. Gram na Xboxie. Na nerwach fanów również. Panią od dwóch palców się na razie też nie stresujcie. O, look. Jabłko. How nice. Na którym gość? Na Xboxie serii X. Czy będziesz calakował? Jeszcze raz? Uwielbiam design postaci w tej grze poza człowiekiem łódką. Ej, człowiek łódka jest super. Ja cały czas lubię myśleć, że on ma jak we Flintstonach, wystają mu nogi, wiesz, dnem. Że on tak naprawdę chodzi w tej łódce. Mają tak przy pasie przypiętą. Czy to nie było ogniska lisza właśnie? Człowiek łódka. Dobra, mamy mapę. Mapy są przydatne. To sobie od... Co ja potrzebuję iść? Shit. Tu jest to gazebo, prawda? Right? Right? Najbardziej bezsensowny boss ever. Jest masa tych takich mniejszych bossów, którzy się pojawiają. I on za pierwszym razem, o, wow, okej, kotek, pan w łódce, a potem 17 raz, okej, kotek, pan w łódce. To jest chyba mój jedyny zarzut do całego Elden Ring, że jest trochę recycling tych mniejszych bossów. Mogli odrobinę więcej ich zrobić. Dobra, tu trzeba trochę ostrożnie, bo raz, że krewetki, dwa, że krewetki. Już nawet słyszę gdzieś jedną krewetkę. Jesteśmy tu i weźmiemy sobie mapę, bo mapy są super. Albo ciut świat przyciąć. Nie, świat moim zdaniem jest... Duży rozmiar świata jest ok. Dla mnie i tak jest śmieszne, że tak cała ta planeta to jest właściwie ten obszar. Nigdy się nie mówi o tych innych miejscach. To jest jakby cały świat na tej jednej wielkiej planecie. To jest ten in between.
Siema panowie, co słychać? Świat coś się układa w palec, tak. Jakby nie patrzeć, to kiedyś dla Europejczyków cały świat był pełen wegazji. Yep. To jest bardzo ważny pan. Pan duży kowal. Jej. I pan ten potrafi sprzedawać kamyki. 1, 2, 3 i 4. To będzie przydatne. To będzie przydatne za jakiś czas. A my potrzebujemy się. Papież jest. Żółw jest tu. Na razie tu się udajmy. Niektórzy są neutralni. Ciężko nazwać ich dobrymi. Generalnie to, co musisz wiedzieć, że czy tych wszystkich zmatowieńców, czyli tych tarniszcz, którym jesteśmy, oni są nie bardzo mile widziani tutaj w tej krainie. Cześć, Regisek. Kurde, nie chcę odpalić tej gry. Jak ten patrzę, to chcę odpalić tę grę. To jest koks, co? Tak działają narkotyki. Mózg mówi nie, ale serce. Ale serce mówi tak. Tutaj chyba leży kamyk. Trójka? Yep. A my potrzebujemy. Shit, gdzie był. Gdzie było wejście z plaży? Tutaj. Dwie godziny 20. Kubar wciąż. Wciąż tak naprawdę nie zaczął. Zacząłem grać, ale chciałem papieża też odwiedzić. Zaraz wam powiem, dlaczego chciałem do papieża odwiedzić. Mogę wam właściwie teraz powiedzieć, dlaczego papieża. Są osoby odpowiedzialne za magię w tej grze. Jedną z nich jest ta pani, którą przed chwileczką odblokowaliśmy w tej piwnicy. I do nich zanosi się wszelakie księgi, które mają czary, zaklęcia i tak dalej. Niestety problem jest taki, że one nie zawsze, nie wszystkie postacie wytrzymują całą grę. Znikają, giną, bla 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 i wtedy przypada nam tak naprawdę vendor odpowiedzialny za czary. Poza jednym kochanym, słodkim żółwiopapieżem. Chcę go odblokować, żebyśmy mogli mu od początku przynosić wszystkie księgi i mieć po prostu, jak w banku, sklepikarza odpowiedzialnego za czary. A robię to, ponieważ jestem magiem. Normalnie, gdybym grał maile, to bym się tym raczej nie przejmował tak szybko, ale że gram magiem, to chciałbym mieć jednego legitnego vendora od czarów. Ja bym tak jeździł wszystkich, omijał, gdybym miał określonego celu w grze. Ja na razie omijam, ale wracamy z powrotem do głównego tematu przewodniego. Jak spoiler, to mów, że spoiler, że nie powiesz, ale co z panią magiem przybitą do ściany? Da się z nią coś zrobić? Da coś uwolnić? Panią przybitą do ściany? Która pani przybita do ściany? Ci panowie, ci wszystkie te panie i ten kleryk ogniowy, oni wszyscy służyli kiedyś dawno, dawno temu gigantom, ale się nie tyle zrobili rebelię, co się przeciwko nim obrócili.
i teraz są swoją własną, odrębną kastą w tej grze. No na początku na mokradłach ze smokiem jest pani mag do ściany przybita. Pani mag do ściany przybita ze smokiem jest pani mag? Gdzie? Co? W tej jaskini, w której byłem? Czy mówisz, czy już wybiegasz do przodu w ogóle? Czy ja jeszcze nie miałem okazji tutaj na tym gameplayu dojść? I o nią już pytasz. Jeżeli o tą, to spokojnie, dojdziemy do niej. Chcecie wszystko od razu. Wszystko od razu. Nie, na początku. To będziesz musiał mi powiedzieć, gdzie. Tada! Czy to był jakiś item? Nie. To jest nasz kochany żółw papież. Który nas wita, który ma maniery, który widać, że jest dobrze wychowaną osobą, oczytaną. Czy ty grasz? To gra około 300 metrów. Zaraz, spokojnie, zaraz wracamy do bicia, strzelania i mordowania ludzi. On ma niesamowicie dużo lore na temat Radagona. Proszę bardzo. Możemy się dowiedzieć o Radagonie. Nie będziemy tego na razie... Renali, Radagonie i tak dalej, i tak dalej. I tu u niego możemy kupić czary i możemy oddawać książki. To jest właściwie wszystko, po co przyjechaliśmy w to miejsce i teraz możemy się już z powrotem legitnie wrócić tu, gdzie byliśmy. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Alright, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj weszliśmy. Było to, którego sobie już ominiemy. Nie potrzebujemy jeszcze raz ich tutaj bić. Aczkolwiek oni dają dużo kasy. Kubar, gdyby normalnie grał bez streama, to by ich pewnie jeszcze raz tutaj zasiekł. Bo to są zawsze level up. Poznałem tego żółwia papieża 5 minut temu, ale jak stanie mu się krzywda, to zamorduje. Papież będzie z nami do końca. Hops. Hops. I tutaj, moi drodzy, jest pierwsza księga zaklęć, którą normalnie pewnie byśmy oddali tej pani, którą uratowaliśmy. Ale my ją sobie właśnie zatrzymamy dla... Nie, nie tu jest. Pomyliłem. Tam jest. Ten miły pan strzelający do nag magią ma... Nie. O, tu jest. Royal House Scroll. Jak działałem na ciebie? Okej. Okay. Nie dowiem się. Może na tych się dowiem, jak działa zwykły pebble na tych przeciwników. Brakuje wam. Okej, okay, trzeba... Oni muszą być na raz. Oni nie mogą być na dwa razy. To jest niepoważne. Pokonaj smoka w stawie, tam jest ta pani. Oh shit.
zginął? Gdzie on jest? Hihi. Ci są na raz. Tuzi są na dwa razy. Ten nawet jest, jak się broni, jest na trzy. Okej. Okay. Pan z trąbką jest na raz. Szkoda mi many na tych mniejszych. Nawet przyjemne to granie magiem. Jest slajtowe, sobie stoisz i strzelasz. Myślisz sobie, ten pan jest trudny, powinienem na niego uważać. Wtedy odpalasz trzy kule anuli. I pan znika z mapy. Ło. Daj mi wziąć flaszkę. Okej. Okay. Mówię. To jest to, co mówiłem. Agresywni przeciwnicy. Szybcy agresywni przeciwnicy. To jest coś, na co będę musiał na pewno zwrócić uwagę. Dopóki nie będę miał jakiegoś talizmanu, który przyspieszy nam rzucanie czarów. Chodzi chłopek i strzela. Jep. To jest generalnie... Tak będzie wyglądać prawie cała ta seria. Podnieśmy wszystko. Co możemy. Właśnie, głównie ta skrzynia. Broń deksowa, taki trochę lepszy rapier. Ba, 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 lululu, tu jest gdzieś ognisko. Czy mam coś, jakiś level mogę sobie wbić? Twarz 600, okej, okay, gro. Dobra, pamiętacie wcześniej tam, gdzie byłem, gdzie robiliśmy Spróbujmy coś z tym zrobić. Zapytajmy tego naszego Mikołaja sprzedającego, czy on coś wie na temat AU. Czy coś wiesz na temat AU w lesie? A tak, jest wilk w lesie. Pewnie tam sobie dalej siedzi. Czy chcesz się z nim spotkać? Kurde. Oczywiście, że chcesz się spotkać. No tak, zrobisz tą emotkę. To powinieneś się z nim spotkać. Także wróćmy się. Tu i tu. I zobaczmy, o co chodzi z AU. AU! Na drugą nogę 50 złotych. Bez R płacił. Należy 50 się. Na drugą nogę 50 złotych. Führer, gdzie jest? Jezus, dzięki. My God. Dobrze, że Tartak z Mike'iem gdzieś są razem i nie widzą tego, ile pieniędzy wpłacasz, bo by mi wszystko zabrali. Także tam jest pan wilk i my sobie zrobimy teraz tę śmieszną emotkę, która jest... Gdzie? Tutaj? Tutaj. Ta-da! Szybkie lore. Każdy bóg, nie ten prawdawny bóg, ale każdy bóg, czyli zaczynając od Mariki, idąc w dół,
Musi mieć, takie jest jakieś wewnętrzne prawo tego całego Elderinga, musi mieć swojego ochroniarza, slash pomocnika, slash wilka. I właściwie każdy ma takiego. Jedne są klasycznymi wilkami, co zobaczycie potem, a inni potrafią być, wyglądać tak, jak wygląda ten konkretny jegomość. Zapytacie, kogo ochroniarzem, kogo wilkiem jest ten pan? Jest to wilk Rani, tej takiej niebieskiej lalki, którą poznaliśmy na początku, która dała nam ten dzwoneczek i przyzywańców. Ten Amigo wygląda lepiej niż ten. Teraz się trochę na ciebie obraziłem. Pan się nazywa Blade. Blade opowiada nam teraz, że szuka kogoś, kto nazywa się Darwell. Pewnego zdrajcy, którego chce zabić. Słyszał, że jest gdzieś w pobliżu i że tylko będę coś wiedział o nim, to żebym mu dał znać. I to jest właściwie wszystko, co możemy teraz zrobić tutaj. Wracamy się do tego ogniska, do którego byliśmy przed chwilą. A to, co za ochroniarz, który jest przy niej. No, to nie jest ktoś taki, który musi być non-stop przy tobie, ale takie twoja prawa ręka, twój miecz. Nie wiem, jak to nazwać. Weźmy się w dzień, przemieńmy. Czy mogę mieć jego sen, jego miecz? Tak. Jest. Można mieć wszystko, co widzisz tutaj, można zdobyć. Jeżeli, na przykład, jeżeli chcę mieć set tego pana, który jedzie tam na koniu, to mogę go farmić i prędzej czy później wypadnie z niego wszystko, co on ma na sobie. Zaskakująco wciąż dobry damage robię tym mieczykiem, tym żądełkiem. Kuźwa, kupiłbym taki album z opisem świata. Jaki album? Okej. Okay. Te kulki trochę są odporne na miecze. Pan, it's fine. Te kręgi to są generalnie więzienia. W nich zamknięci są postacie, które w jakiś sposób przewiniły. I my sobie do takiego jednego więzienia właśnie wejdziemy. I nie uwierzycie, kto tu będzie. Tutaj będzie właśnie postać, której szuka Blade. O, patrzcie. I nawet jest jego znak. Darwell. Gnicie w celi to nie jest justice. Także... Przyzwiemy Darella i popatrzymy, jak Blade go niszczy, hopefully. Możemy pomóc trochę. Odrobinę. No, Blade. Chłopaku, weź se na niego agro. Dajesz. O, właśnie. Dobra, nie chcę ryzykować. I z tego pana wypada Bloodhound Fang, który jest moim zdaniem jedną z lepszych deksowych arkanowych broni, którą miałem ochotę przejść tą serię, kiedy planowałem ją na początku. Ale jak widzicie, wygrała Baba Yaga. Smithing Stone dwójki. Raya Lucaria, tak. Enough chitchat, on nie lubi. To jest, on ma swoje rzeczy do roboty, a nie pieprzenie o głupotach. To jest na razie jego quest. Na tę chwilę musimy go tutaj pozostawić z tym. Do quality buildów też jest dobre. Tak, ma skalowanie chyba takie samo w sile, jak i w deksie. Ale mówię, ponieważ robi jeszcze bleed nakłada, czyli krwawienie,
A dwa, ten jego moveset jest po prostu absolutnie mocarny. To kładzie bossów na dwa strzały. Dobra, weźmy, usiądźmy sobie na ognisku. Zróbmy level up i idziemy dalej w świat. Level up. 15. Nie w dex, kups. Nie idziemy w dex. Rozmawiałeś o dexie, ale nie robimy builda na dex. Aczkolwiek będziemy musieli niedługo wbić trochę zarówno i w siłę, i w dexterity, ponieważ będziemy zmieniać broń całkiem niedługo. Za co on siedział w więzieniu? Szczerze to nie wiem. Mówię, nie do wszystkiego doszedłem. Ta gra, mówię, nie ma gdzieś książki, gdzie jest wszystko opisane. Trzeba się wszystkiego samemu dowiadywać, więc jest masę rzeczy, które nie wiem. Nie wstydzę się tego powiedzieć. Zwłaszcza takich typu, za co siedział ten... Co? What the fuck? Zapomniałem o nim! O, nie tam. Pierwsze witam. Totalnie zapomniałem, że u góry jest ten niedźwiedź. Jak on mnie znalazł? O, wow. O, wow. O, wow. On jest tam. Jakim cudem on zszedł. Dlaczego on zszedł? Nie, to jest ten koleś. To jest niedźwiedź. Zapomniałem o tym totalnie. Holy shit. Ten? Ktoś tutaj... O właśnie. Jep. Jep, teraz już pamiętam. Niedźwiedź jest no bueno. Niedźwiedź ma zerowy chill. Pamiętacie, jak mówiłem, że będzie problem z przeciwnikami, którzy są szybcy in your face? Yep. Dobra, na razie sobie niedźwiedzia ominiemy. Zapomniałem, że ten koleś przywołuje niedźwiedzia. Lol. Dobra, gdzie są moje... Gdzie on mnie zabił? Tam. Pierwsze wam dam, ale to drugie to było testowe, witam, więc też bym nie zapisywał. Drugie było testowe. Nie było fabularne, ale było testowe, witam. Testowe się nie liczą. Bernard nas... To musiał być Bernard, co? Jeżeli ktoś nam zrobił pierwsze witam niefabularne, to musiał to być Bernard. Będę musiał pomyśleć nad tym, jak się przed niedźwiedziami... Jak się bronić przed niedźwiedziami. Potrzebuję książkę. Jak się bronić przed niedźwiedziami? Czy ta gra jest warta 200 zł, czy będzie taniej? Cebulak here. Ona miała teraz dość sporą... Nie wiem, czy mówisz o konsolowej wersji, ale wersja... PC-towa jest chyba w dalszym ciągu na przecenie tej Steamowo-zimowej? Niedużo, ale wciąż jest przecenione. Niestety polskich promocji to jestem najgorszym osobą, wiesz? To musisz takich tartaków, Jayów pytać. Totalnie nie ogarniam polskich
polskich promocji. Dobra, wciąż nie robię, wciąż nie one-hituję ich. Czyli mam za mało inta. Musisz chytrusów pytać. Właśnie, tak jak mówi trufla, musisz pytać chytrusów. Co to było? Smithing Stone. Da się ulepszać czary, tak jak miecz? Nie. Nie, możesz ładować w int i możesz ulepszać różdżkę, co sprawia, że czary dają większe obrażenia, ale nie da się samych czarów levelować. To jest Irina, ona sobie siedzi tutaj jak sierota. I mówi, cześć, jestem Irena, szukam mojego tatę, który poszedł walczyć. Czy mógłbyś mojemu tatuśkowi, który totalnie się mną przestał interesować, zanieść ten list? Mówię, no dobra, no. Mogę zanieść ten, ale czy tu jesteś, kochanie, czy tutaj jesteś tak, że możesz siedzieć? Jesteś pewna, że chcesz tu tak siedzieć? Przedsiębiorczych dżentelmenów. Promocja enjoyerów. Chytrusów. Wezmę chytrusów za... Chytrusy za 400. Okej, małpy też są na 2. Czy ona jest kimś ważnym? Ona jest... jest jeden quest tutaj z nią, który właśnie rozpoczęliśmy. Czyli spotykamy ją przy drodze. Ona ewidentnie nie ma najlepszego czasu. Szuka swojego ojca, który gdzieś tutaj wyruszył na jakieś wojenki. I prosi nas o to, żebyśmy zanieśli tatusiowi, jak go spotkamy, list, który ma do niej. Piesek, ty jesteś niesamowicie zwinny jak na moją magię. Czy ty już czyścisz, czy lecisz po kolei? Ja już... Czy lecisz po coś? Nie, to już jest wszystko tak jak się normalnie gra. Jesteśmy w tej pierwszej krainie. Okej. Okay. Nie jesteśmy w pierwszej krainie, już cię kłamię, ale chciałem tylko polecieć po mapę i moje OCD sprawia, że muszę odblokować tą mapę, która jest na dole, żeby mieć wyczyszczone. Ale jesteśmy bardzo blisko pierwszej lokacji. Stąd Shinda mnie zawsze przyłapie na oszustwie. Momentalnie zauważył, że wyszedłem poza skrypt. Co możecie zauważyć po tym, ile ten gigant ma życie? Ten pan nie śpi. Ten pan oszukuje. Thank you. Zdążył ryknąć. Wstał i powiedział, co mnie tak na... Możemy sobie wbić tutaj lewy, ale jak już siedzę przy ognisku, podlecimy pod tę mapę i spadamy stąd. 23. 7 do 30. Jest matematyka. Z kolegą przejdziemy w tym samym czasie, jak grałem pod siłę, a kolega magiem, no różnica jest, co jest bardziej OP. Jest. Dlatego wybrałem na to przejście jak najprostszy sposób. Aczkolwiek nie robiłem nigdy tego przejścia, więc jest trochę eksperyment z mojej strony. I
to jest wszystko, co tu potrzebuje. Możemy stąd spadać, zanim trafi nas ta strzała. To nie będzie witam, bo ja stąd już wychodzę. Spadamy stąd. Okidok. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jestem in danger. Pogadajmy z nim. On ma kamyki jedynki, kamyki dwójki. I poza tym ma jeden klucz. Warto pamiętać, którzy mają klucze, będziemy próbowali kupować je, jak tylko będę miał pieniądze. Mapa odblokowana. Teraz tak, doszliśmy tu, odratować panią tutaj. Tutaj zabiliśmy z Blade'em tego. Wróćmy się i zróbmy tę jaskinię, która jest tu. Jedno witam. Jest jedno witam. Muszę niedźwiedziowi... Niedźwiedź mnie zrobił, to jest prawda. Czekajcie, gdzie są? Wybaczcie, ale mam OCD i gdzieś mam zrobione znaczniki dalej. Tu jest jeden. Jeszcze gdzieś. Powinien być łatwiej widoczny. O, tu jest dwójka. O. Pierwszy był fabularny. Miś mnie dogrzmocił. To jest, przyznaję, to jest... wyleciało mi z głowy, że ten koleś się zamienia w wielkiego niedźwiedzia. Ale trzecie było testowe. A jak wiemy, książka zasad... Witam mówi, że fabularne i testowe totalnie się nie liczą. Totalnie się nie liczą. Totalnie się nie liczą. Nie rozważyłeś eliminować handlarzy, żeby mieć wszystko bliżej? Nie. Nie lubię mordować NPC-tów w Soulsach. Fabularnego da się uniknąć, ale wciąż fabularny. Sam fakt, że nazywasz go fabularnym, potwierdza tylko moją... O, oni są na raz. That's cool. Ty też jesteś na raz? Yep. Ha. Oni normalnie mają mnóstwo życia, jak się ich próbuje mieczem zabijać. O proszę, na magię są... Nie są zbyt odporni na magię. Byłem w tej kopalni i trochę tego ugrałem. To jest pierwsza kopalnia, więc faktycznie mogłeś, Tartak, tutaj... Mogłeś tutaj być. Mogłeś tu zajść. Szczur 1, szczur 2, szczur 3. Księga ulicy mówi jasno. Kto w grze umiera, do tego witam na wieczność przywie. Ale są różne witam. Zwykłe witam, fabularne z witam. Także jedno witam na razie w tej grze. Shit, z której strony się spadało? Tutaj. Nie, czekajcie, tu się szło dalej. Zobaczmy. Nie pamiętam już, co było na dole. Co tam było na dole? Do podniesienia. Czy na dole już jest boss, a u góry są rzeczy? Nie, okej, okay, tu jest ten ambush taki mały. Wchodzimy do domku i nagle ten pan się budzi z tym swoim psem. I remember now. Wszystko dla głupiego kamyka. Czy powinienem ten mój miecz ulepszyć? Chciałbym się go pozbyć, szczerze mówiąc, więc chyba nie będę w niego pakował żadnych kamyków.
są jeszcze planowe witam, jak w Demon's Souls, tak w Nexusie. Tak. Znaczy, ja je lubię nazywać fabularnymi. Bardziej przydzielam je do tych fabularnych również. Poink. Fajnie ta magia wygląda. Spodoba ci się to? Spodobało ci się. To jeszcze nie widziałeś nic. Nie widziałeś nic. Dobra, tu się spadało. Tu się spadało... Gdzie? Tam, okej. Hops. Hops. Nie wiem, po co niszczę te beczki, nic w nich nie ma. Tutaj lepsza będzie meduza czerwonego kapturka. Chyba. Meduza czerwonego kapturka ma ten plus, że jest niesamowicie dobrym tankiem. Znaczy bardzo łatwo łapie agro. Co dla nas jest niesamowicie pomocną rzeczą. Bo wtedy możemy robić takie rzeczy. Pokonałem tego. Czy go pokonałeś? Nie, tego chyba pokonałeś jeszcze faktycznie. Faktycznie tego jeszcze pokonałeś. Jerry the Jelly. To jest jaskinia. Jak jesteśmy już przy jeziorze, to weźmy się na chwilkę tutaj, teleportnijmy. Czy jest jakiś boss, którego Tartak nie pokonał? Well. Well. Ludzie mówią, że ta gra trudna, że trzeba poziomów trudności. Ta gra jest tak trudna, lub tak łatwa, jak sobie ją zrobisz. To jest pan krab. Mam zawsze... Nie będę zabijał psów. Ale małe kraby. No problemo. Ciekawe, że mi zaznacza. O, jest ważki. Najbardziej upierdliwy, nic nieznaczący przeciwnik w tej grze. Ale my chcemy tą kulę Anuli tutaj grzmotnąć. Jest zaznaczona? Jest zaznaczona, okej. Okay. No problem. What? No, to jest trochę oszustwo. Ten czar potrafi niszczyć bogów. Dobra, chłopaki. Trafił mnie? Nie, trafił. Trafił psa! Thank you.
Jak nazwałem to? Najbardziej upierdliwy nic. Wow. Wow. Ten niedźwiedź było mi trochę głupio, bo zapomniałem. Autentycznie zapomniałem, że jak się zabije tego gościa, to się pojawia ten pieprzony, doładowany niedźwiedź. Ale ta ważka. Ta ważka jeszcze latała tutaj. Ona z... Wow. Obraziłem ją. Okej, nie mam słów. Nie mam totalnie słów. Ale trochę chcę teraz grzmotnąć te... Teraz chcę grzmotnąć te duże kraby. No. Wyłazimy. Nie? One już nie wychodzą teraz? O, właśnie. Kurdes. Fajnie. Odsunąłem się teraz maksymalnie od wszystkich, a tu jesteś, ty głupia ważko. Aha. Ważki są niesamowicie... Wow. To zawsze musi być jakiś pieprzony, latający owad. Jak nie mucha, to komar, to ważka. Zawsze. Zawsze. Za to Maślana takimi pansami dzisiaj jedzie, że ja zaraz tutaj normalnie będę do ortopedy dzwonił. Co się dzieje? Zważywszy na ważkę, twoje postępowanie było ważkie. Czy prowadzi rejda na owady? Jestem wciąż zły na tą ważkę. Dobra, ale koniec pitu. Idziemy dalej. Za dużo się ostatnio uczy, odreagowuje. Hej! Jeżeli to jej pomaga, ja nie mam nic przeciwko temu. Nigdy nie jestem zły na dobre dead joke'i. Okej. Okay. Czy mój czar doleci tak wysoko? Powinien. No właśnie. Potrzebuję lepszy miecz. Proszę nie patrzeć mi się na tyłek. To jest dorosła kobieta. You filthy animals. Dobra, ekipa postanowiła przyjść do nas. Czemu cię nie trafiło? Przyjacielu, czemu cię nie trafiło cię, ale przeżyłeś to jakimś cudem. Oh my god. Ważka, idź się. Nie powiem ci co. No. Ah! Dobra, panowie. Czemu wy nagle jesteście na dwa strzały? Kurde, potrzebuję dopakować w int. Teraz, moi drodzy, jak przyjdziemy tutaj,
To rozpoczniemy questa kolejnego większego NPC-a. Pana samuraja. Samuraja Jacka. Ale wcześniej, zanim poznamy samuraja Jacka, musimy zostać bezczelnie zaatakowani przez pana Bloodfingera, który jest... któremu nie możemy absolutnie pozwolić, aby do nas doszedł. Co? Skończyło ci się leczonko, co? Boink. To jest pan samuraj Jacek, który normalnie pomaga nam w tej walce. Ale tym razem nie potrzebowaliśmy jego pomocy. Ten pan, jak tylko podejdzie, ma sztylet, który robi tak niesamowity, nakłada bleed, że właściwie po dwóch cięciach nie mamy 99% życia. Dobrze, także to jest początek tego questa, ale tu możemy zacząć drugiego NPC-a. Trochę się spóźnił. Usiądźmy sobie na ognisku. Zapomniałem, że mam tutaj jeszcze jeden charge. Możemy go sobie 7 zrobić. Pięknie, pięknie. Level up. 25, 25. Kurde, nie mam tej pochodni. Nie wiem, czy wy coś widzicie. O, ten był na raz, tamten był na dwa. Serio, dude? Oh my god. Teraz muszę usiąść, bo nie mam jeszcze nic pewnie do zrobienia. Odtrutki, co? Co za chłopek, no. Latarnię sobie kup. Wiem, właśnie muszę iść... Nie chcę teraz stąd wychodzić, ale kupię sobie zaraz latarnię, tak. Mam pieniądz, kupię latarnię, ale teraz już idę na bossa tej lokacji. A bossa lokacji zapewne poznacie, jeżeli śledziliście moje poprzednie serie. Jest to postać, która pojawia się praktycznie w każdej grze From Software. Jeżeli nie w każdej, nawet od tych ich najstarszych gier. O, nie ten nacisk. A mówimy o Paczewskim. Paczewski normalnie robi nam na żarty, ale tym razem prawda jest taka, że to my jego skrzynię obrobiliśmy, więc Paczewski ma prawo być na nas zły. Czy my go zabijemy, zapytacie się? Nie, my Paczewskiego trochę zmęczymy. Jak Paczewski przestanie rolkować. Nie chcę mu puścić tej dużej. O, właśnie. Paczewski się poddaje. No, już nie atakuje cię. Czy ma prawo? No, wiecie, normalnie nasze przygody z Paczewskim zaczynają się tak, że on mówi nam: ej, przyjacielu, przejdź przez ten most. Przejdziemy przez most i on nas rzuca do lawy. Tę przygodę z Paczewskim zaczynamy od tego, że obrabiamy mu jego własną skrzynię. Więc teoretycznie musimy mu wybaczyć to, że nas zaatakował. Zauważcie, że to my wybaczamy jemu wciąż. Tak obróciliśmy tą całą sytuację, że z kradzieży wybaczamy jemu. I teraz teoretycznie, jak się zrestartujemy grę, to on się staje chyba vendorem, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko nie pamiętam już, co ma na sobie. Ale wiesz, że te graty w skrzyni to nie były. To już jest rozmowa na inny, wiesz. Na inny czas.
Patches Emporium nazywa się jego sklep. To jest w ogóle najlepsza rzecz ever. I nie, Paczeski nie ma... Paczeski nie ma... latarni. Grace Mimic ma za to. To są wszystkie takie sztylety, rzeczy do zmieniania się w... Dobra, Paczeski. Paczeski. Za to ta skrzynia pojawia się już po wygranej i przenosi nas w pułapkę. Czy będzie na dłuższy stream? Nawet nie założyłem, że to już 3 godziny. Nie wiem, czy to będzie. Ja sobie Dark Souls 1 na święto ogrywam. I wrzucę nas przy niedźwiedziu. Ach, Paczeski. Ach, Paczeski. Nigdy się nie zmieniaj, Paczeski. Dobra, wróćmy sobie teraz tam, gdzie byliśmy. Latarnię ma ten pierwszy wendor w kościele. Nie, on nie ma latarni. On ma pochodnie. A ja chcę kupić sobie latarnię, tylko dajcie mi dojść do ogniska. On zawsze miał opcję sklepu? Tak. Yep. Mało tego, jakbyśmy teraz wrócili do niego, zaatakowali go, takie, żeby on się stał agresywny, i nas zabił, albo nam ściągnął wystarczającą ilość życia, to jeszcze dostaniemy jakieś dodatkowe te emotki. Nie pamiętam już dokładnie, które. Czy to takie leżenie na ziemi chyba. Takie plackiem. E, 3600 teraz płacę już za level up, tak? Okej. Okay. Ale nie wiem, czy pamiętacie... ten na bank ma latarnię. Taką przypinaną do pasu. Kupimy sobie latarnię, żebyście wszystko widzieli na samym razem w ciemnej. Pum i pum. I załóżmy ją sobie zamiast tego. Tara. Okej, mamy latarnię. Gdzie myśmy skończyli, moi drodzy? Weszliśmy tu. Musimy teraz stąd wyjść. Przy okazji przetestujemy sobie naszą latarnię. Hej, Shanky. Proszę bardzo. Jak ładnie wszystko widać. I my możemy ją wyłączyć. I nie mamy ręki zajętej. Nie musimy trzymać pochodni w ręce. Możemy mieć włączone światełko przy pasku. Kolo miał do sprzedania serce, mogliśmy nawet astrologiem, tak. To jest prawda. Będziemy musieli niedługo pomyśleć o jakichś Fashion Souls. To jest samuraj Jacek, który nam pomógł przed chwilą z tym Invaderem. I on nam mówi, że na jeziorze jest olbrzymi smog, żebyśmy absolutnie trzymali się z daleka. Smog jest niebezpieczny. Daj spokój, chłopaku. I tak dalej, i tak dalej. Pomógł, no próbował, no. Musicie mu... Pojawił się, prawda? O, wow. O, wow, wy jesteście z tych już takich... mocniejszych szkieletorów. A, bo ja was muszę dobić. Zapominam cały czas o tym, że nie mam żadnej broni, która was kładzie na raz. Ciebie mam gdzieś.
więcej szkieletów. Muszę pamiętać o tym, że jestem magiem. I robię więcej damage'a będąc magiem, niż będąc szermierzem. Wiedźmin obejrzany czy nieobejrzany i nigdy nie będzie obejrzany. Ten nowy? Wow, to ma... Zapomniałem, że to jest odporne na uderzenia, ale czy jest odporne na magię? Nie bardzo. Waszka, ty już pokazałaś wszystkim. Zrobiłaś ze mnie idiotę w tym odcinku. Nowy. Nie widziałem. Kiedy FGA? 7 stycznia, mój drogi. Jest na żywo nagranie. Będą fanty do wygrania. Będzie ogłoszenie wyników. Będzie super zabawa. Wszystko na żywo. W sobotę 7 stycznia. Nie pamiętam już tego, co to jest za dungeon. Kubar, będę 7 stycznia na Glacie 15. Nice. Przełożyłeś to specjalnie, nie? Cały Dubaj czeka na ciebie. Hello. Chciałbym kask z nich. Byłoby miło, gdybym wylosował ten taki kask kota. On jest ciężki, ale daje chyba 1 albo 2 punkty do inteligencji, jeżeli dobrze pamiętam. Siódmego stycznia będzie mój pierwszy dzień w domu po remoncie. Poproszę kalendarz na parapetówkę. Nice. Ja nie mam... Ja jestem w ogóle... Piotrula wpłacił dychę. Fajna gra, taka nie za trudna. Tak, taki był plan od początku. Okej, czy to są panowie, którzy rzucają sztyletami? Czy to są panowie, którzy... Tak, to są panowie, którzy... Kurde, chciałbym już mieć ich na raz. Au. Oh, shit. Za mało farmiłeś, żeby być ich na raz. Właściwie nic nie farmiłem, oprócz tego, że pokazałem wam trochę kule anule. To tak, to prawda. No. Przecież widzę, że to wy. O właśnie. Czemu nie mogę was... Moja ulubiona rzecz w tej grze. Jak otwieramy tą... Te drzwi, pojawia się napis, że gdzieś otwarły się drzwi i trzeba kliknąć Y, żeby zaakceptować tę wiadomość. Dopóki nie klikniesz, nie działa nic. Nie działa zaznaczanie, nie działa atak. Zgadnijcie mnie, skąd wiem, ile razy na tym zginąłem. Cześć, Quest. Może ulepsz kijaszka, skoro i tak z nim nie będziesz dłużej chodził. Ten kijaszek jest niesamowicie mocny, bo go podnosimy, jak widzicie, ma od razu skalowanie inteligencji S, czyli największe. Minusem tego kijaszka jest taki, że nie da się go ulepszyć. On już jest na start bardzo mocny, ale nie da się go ulepszyć. Czy ktoś pamięta, co tu jest? A, gladiator, okej. Gladiatora będziemy widzieć jeszcze N razy w najróżniejszych... Dobra, muszę tylko... To jest moment, w którym ja muszę uważać na... O, właśnie. On musi złapać agro na meduzę czerwonego kapturka. Poink!
Ile ty jeszcze? Ile ci jeszcze życia zostało, przyjacielu? Co by nie było, to i tak na ludzie pokonasz. Dzięki Meduzo, czerwonego kapturka. Na luzie. Okej, okay, teraz to ma sens. Trochę musiałem sobie w głowie tłumaczyć. O czym mówisz? Także to jest to. Mamy wyczyszczone właściwie dotąd. Dalsza część jest po drugiej stronie. Dlaczego mam ten czar wybrany? Z jakiegoś powodu? Nie, nie opłaca się strzelać, za dużo magii na jednego robaka schodzi. I teraz nie mogę stąd wyjść. Ten pan, co możesz teraz próbować z kijaszkiem, jest dobry? Nie. Moim zdaniem wciąż dużo lepsza jest Meduza na tym etapie. I wciąż dużo lepszy jest... wciąż lepsze są wilki. Z tych wszystkich, których mamy obecnie. Kurde, nie mogę się... Nie mogę się teleportnąć. Obrazy. Co jakiś czas będziemy znawiać obrazy. Jeżeli znajdziemy miejsce, w którym ten obraz został namalowany, to dostaniemy nagrodę. Obrazy sobie znajdziemy. Czyli meduza, szkielety i tyle się opłaca. Na tym etapie gry. Co my mamy teraz z tych przywołańców? Noble Ashes. Pan strzelający ten jest beznadziejny. Bardzo, bardzo wolno strzela. Bardzo mało łapie agro na przeciwniku. Wilki są super. W dalszym ciągu. Jest ich dużo i bardzo szybko łapią agro, bo któryś zawsze zaatakuje. Meduza moim zdaniem jest najlepsza. Najszybciej, jeżeli gramy magiem, najszybciej łapie agro. I pan jest oczywiście mocny, ale wymaga 100 many, a my mamy jeszcze na tym etapie dopiero 97, więc nie jestem, nawet jako mag nie jestem w stanie go jeszcze przywołać do siebie. Dobra, mamy zrobione to. Pomyślmy teraz, gdzie możemy iść. To zrobiliśmy całe, mamy dwa wyciągnięte. Zróbmy plażę. Karzeł malarz. To był karzeł. To był gnom? Troll? Troll malarz? Gnom malarz? Ork malarz? Kurde, nie pamiętam już. Troll, nie? Goblin! To był goblin. Goblin malarz, tak. Nie jest kokosowe, jest San Pellegrino o smaku aranciata. Cokolwiek to jest aranciata, to pije San Pellegrino aranciata. Przepraszam, nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Napój pomarańczowy. Czy jestem w stanie z tym mieczem zabić tą kulkę anulki? Kurde, może być ciężko. Trzeba w dobrym momencie trafić. Jestem przedwiedziany, że Beniz rozwalimy. Beniz jest Beniz, no. O, właśnie. Lepszy timing i pomogło.
Aranciata brzmi jak nowy kokos. Jak tak to napiszesz, to brzmi głupio. Nie wstawaj, niepotrzebnie wstawałeś, przyjacielu. Ośmiornica jest wciąż jeden z niedocenionych, niebezpiecznych przeciwników w tej grze. Nie ma, mam normalną czcionkę. Mam normalną... Shit. Okay, nieważne, zapomnijcie. To ma słodzik. Tak, niestety ma słodzik. Ma dużo kalorii. Ta puszka ma chyba 120 kalorii. Jak wygląda ośmiornica versus magia Kupsa? No shit. Nope, to może się nie udać. Okej. Okay. Note to myself, nie zaczepiać dużych ośmiornic na tym etapie gry. Ośmiornice mają taki moveset, że nie jesteś w stanie się nauczyć. Okej, mała głupia ośmiornica. Dlatego teoretycznie nie zaczepiam ośmiornic. Cześć pies. Dog. Dokąd teraz? Tu jest sklepikarz i jaskinia, w której jest boss. A właściwie dwóch bossów. Teraz potem z item, co na starcie. Nie, to jeszcze nie jest tutaj. To jeszcze nie z tej strony tej plaży się wchodzi do niego. Nie zaczepiam śmierci, po prostu wybijam wszystkich młodych, żeby przerwać gatunek. Ale trochę prosisz się o to, żeby zaczepiać dużą ośmiornicę. Ja staram się boczkiem obejść. Śmiernice są bez sensu. Co chcesz? Tak się nie powinno witać. Kupmy sobie cookbook u niego i reszty nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy kamyków, nie potrzebujemy wydawać pieniędzy na głupoty. Dopiero co święta były, tyle pieniędzy poszło na prezenty. Trzeba oszczędzać, a nie na głupoty wydawać. Tutaj. Czy tu jest ognisko? Jest ognisko. I leży myszka. Myszce ktoś zapierdzielił igłę i nić. I myszka przyszła do tej jaskini po swoją igłę i nić. I dostała straszny wpiernicz. Myszka nam mówi, o dude, nie wchodź tam. Tam bio. Bio chłopaku. Dobra, potrzebuję sobie poza odpaleniem, potrzebuję usiąść. Ponieważ nie mam jeszcze levelu. Zobaczmy, kto sklepał myszce maskę. Nie ten. Nie ten. Nie ten. Kto zabrał myszce marzenia? Dokładnie. Nie ta dwójka. Czy to byłeś ty? Nope. Czy to byłeś ty? Może. Ale chodźmy dalej zobaczyć.
to wygląda, jakby to był ten. To za moją myszkę. To też brzmi brudno. No, jaki jesteś skoczny miś. To jest jeden. A gdzie jest drugi obywatel? Gdzie jest twój kolega? Okej. Ty, chłopaku. Tu już jest po wszystkiemu. I odzyskaliśmy nić. I igłę. Kolega się zawiesił. On się zawsze tutaj zawiesza. Chyba, że go nie zaatakujesz magią, tylko pójdziesz na niego mele, to momentalnie przybiega ten drugi. Tę walkę oni generalnie napisali tak, że on sobie śpi tu i From Software chciał, żebyśmy się skradali krzakami go zaatakowali. To momentalnie przywołuje tego drugiego. Jak zaatakujemy go stamtąd, to jego kolega się zawiesza. To chyba jeszcze byli przeciwnicy po drodze, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, mam tą latarnię, bo to jest normalnie ciemno jak w tyłku. O, właśnie. I wyjdziemy sobie tędy i wdzięcie. Popatrzcie się, jesteśmy po drugiej stronie plaży. Tam weszliśmy. Nad głową. Wejście do jaskini. Ciekawe jest z tym czarem, że jak jesteś za blisko, to albo masz ścianę, to jedna trzecia ataku nie idzie w przeciwnika, albo z drugiej strony brzydki czar powinien się iść tylko w ładne czary. No niestety, trzeba pamiętać o tym, że jak gdzieś się uderzy, to lecą dwie kule z trzech. One są bardzo wolne i mają bardzo słabe śledzenie, ale to wciąż jest bardzo mocne. Czemu zabiłem to zwierzątko? Nie wiem. Jest mi przykro, nie chciałem go zabijać, nie potrzebuję nic, co z niego wypada. Tylko brzydka magia. Tutaj mamy kościół smoków. Jak pamiętacie, Godwin, nie Godwin, jak się nazywa mąż Mariki. Godwin, tak, Godwin Złoty. Generalnie większość smoków wybił. Ale tutaj uchował się ołtarz. Jeden z kilku zresztą, które znajdziemy w tej grze. No i jak pewnie się możecie domyślić, Godwin nie wybił wszystkich smoków. Zejdźmy tu. Tu jest kula nuli. Tutaj wypada kamek. Przydatny zresztą. Mamy już kamek jedynkę i mamy kamek trójkę. Dobra, to jest wszystko na tej plaży. Tu mam zrobione, tu mamy zrobione. To obeszliśmy, zrobiliśmy to. Wtedy poszliśmy tutaj. Przeszliśmy tu, wybiliśmy tę wioskę, podbiliśmy tego, nie rozmawialiśmy jeszcze z tym. O, możemy zrobić, okej. Okay. Możemy zrobić ten pierwszy item. Nie oddałem igły, nici myszce. Shit, masz rację. Masz rację, tyle chodzenia i... Długa ta gra. My nawet kowal nie zaczęliśmy jeszcze w nią grać tak naprawdę. Dajmy mu... Zestaw do szycia? Myszka jest... What?
Wszedłeś tam? Po moją nić? Po moją igiełkę? Jest totalnie opatrzczony. Myszka totalnie... Totalnie niespodzianka dla myszki. Łzy w oczach. Thank you, very kind. Myszka jest... My jesteśmy mili, mili dla myszki. Myszka jest miła dla nas. Na razie. Dobra. Mam 6 tygodni w domu, zrobisz tak serię codziennie. No robię serię codziennie, Kowal. Kinda codziennie. Nie robię w sobotę i niedzielę, bo jest Sylwester i Nowy Rok, więc stwierdziłem, że mnie olejecie. Ale teoretycznie... Żółw jest miły. Ustaliliśmy, że żółw jest miły. Reszta postaci... Porozmawiajmy sobie z samurajem Jackiem, który dalej ostrzega nas przed tym, abyśmy nie szli na jezioro. Jezioro jest no bueno. Kups, co masz za oknem? Mam zaskakująco zimną, ale słoneczną pogodę. Cześć, BLG. Wróciłeś do nas. Gdzie tutaj się spadało? Ktoś pamięta, gdzie tutaj się spadało? Tutaj. Param pam, jesteśmy na plaży. Optymistycznie zakłada, że mam plan na Nowy Rok. Trochę tak założyłem. Pan boss. Pan boss, który trudni się magią grawitacji i jego Ash of War Gravitas również jest z tej szkoły. To jest szkoła, w której trudni się Radagon, jeden z synów, nie Radagon, Radan, jeden z synów Radagona i Renili, krowy Renili. Szczurecki, sięka ma pytanie, ma ktoś może Golden Scorpion amulet do oddania? Niestety nie. Mój plan to wyzdrowienie. To jest całkiem niezły plan. I patrzcie się, weszliśmy do tej jaskini. Poznajecie to miejsce? Czy ktoś poznaje to miejsce? Kto poznaje to miejsce? Kto powie, co to za miejsce? Nikt? Nikt nie poznaje tego miejsca? No trudno. Łódź. Początek! Piwnica Kubala. Również wszystkie odpowiedzi są poprawne. Dobra. Czy myślicie, ale teraz tak poważnie. Czy jestem w stanie tego smoka grzmotnąć? Czy jestem w stanie tego smoka grzmotnąć w takim stanie, jakim jestem teraz? Mówicie tak, ale widzę, że to jest takie... Nie ma szans z tym smokiem. Ciekawostka co do samuraja Jacka. Jeżeli zaczniecie jego quest, tak samo jak ja zacząłem, czyli pójdziecie tam, zaatakuje was invader, on wam pomoże, pojawi się, następnie porozmawiacie z nim pod tym przejściem, porozmawiacie z nim tutaj, pójdziecie na smoka, zginiecie od smoka i pójdziecie na smoka drugi raz, to on w tej walce ze smokiem się pojawi do pomocy znowu. Spróbujmy zrobić podejście na smoka. Pozwólcie mi tylko, że nie będę robił go w nocy. On jest chyba dobrym typem. On jest dobrym typem, który nie kończy za dobrze. Hej, Solfi. Kurde, jeszcze streamuję. Mówiłem wam, że to będą dłuższe streamy. Ostrzegałem. Wszystko było w tym... w tej instrukcji, którą każdy dostał w skrzynce pocztowej.
Nikt nie czytał. No, well. Mówię, jakbym streamował 2 godziny, to byśmy mało rzeczy zobaczyli. Ale jesteśmy, jeżeli was pocieszę, jesteśmy blisko końca. Tego odcinka przynajmniej. Smok przylatuje... smok przylatuje z... Czekaj, ta. Skąd przylatuje smok? Smok przylatuje tam, stamtąd. Okej. Okay. Czy będę go miał po prawej stronie? Right? Dobrze mówię? Tam gdzieś przylatuje smok. Stopimy go. O, właśnie. Oh shit. Ogień? Nope. Oh! Już wszystko jest okej, panowie. Możecie wstać. Możecie wstać. Niebezpieczeństwo już jest za nami. Ktoś jeszcze? Waszka, ty się pieprz, że tak brzydko powiem. Nie jesteś moim przyjacielem. Nawet meduzy. Zapomniałem o meduzie. Why no koń? Chcemy narażać konia na smoki. Dobra, to mamy to zrobione. Smok, mamy to zrobione, mamy zrobione to, mamy zrobione tu, mamy zrobione, zeszliśmy na dół, zrobiliśmy piwnicę. Tu nam zostało całe to aż dotąd. Ale to chyba sobie tą górę i cały dół zostawimy już chyba następny odcinek, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić pauzę, bo tam u góry już zaczyna się trochę taki już inny teren. Więc akurat tutaj możemy sobie zrobić przerwę. Zamek Kenefa. Czy jestem w stanie szybko zrobić zamek Kenefa? Jestem w stanie zrobić szybko zamek Kenefa. Masz rację. Zróbmy jeszcze szybko zamek Kenefa. Pewnie wszyscy już wyłączyli. Myślę, że naprawdę robię... Sorry. Ale jeszcze zamek Kenefa. To jest dobry pomysł. Możemy spokojnie dokończyć tę część questu Keniego. Zróbmy tak, ponieważ tu pan strzela z kuszy, więc my się do... przeniesiemy szybko w to miejsce. Wciąż nie mam ich na raz, co mnie smuci niesamowicie. Nie chciałem się tego. Okej, okay, to tu trzeba uważać. Tu trzeba przemyśleć to dobrze teraz strategicznie.
On się niech zajmie tymi szczurkami. My sobie w tym czasie wybijemy tych mniejszych panów. I włączymy się do gry tak naprawdę już na gotowe. O, jeszcze zdążyłeś. Strategicznie, to było strategiczne. Nie nazwałem tego ucieknięciem nawet. To był odwrót. Strategiczny odwrót. To była zmiana taktyki. Ha. O, hej, szczurek. Potrzebuję nowy miecz. Ten miecz mnie już nie interesuje. Ten Ford jest co? Na haju? Ten Ford jest na haju. Przepraszam. Chciałbym wyjść. Książka z przepisami. Miecz and Kubar, no my friend. It's complicated. Kurde, jeszcze zapomniałem o tobie. Ależ on ma obrony, co? Wow! O, nie chciałem spaść. Dear Sir Madam, czy mógłbyś... na chwilę stanąć, dziękuję. Nie tak chciałem, ale... O, jeszcze buty z niego spadły. Dostał takie bęcki. Mówię ci, rycerze, pyknęliśmy smoka. Smoka! A jakiś taki obsrany rycerz, dobra, nie był obsrany, bo to był szeryf Teksasu, ale... Ale wiecie, o czym mówię. W Solsach wszyscy byli hallowed, ale tutaj? Mówię, w Solsach byli hallowed, tutaj są tarnished, ale przez to, że... że został pękł ten eldenowski ring i przestała spadać łaska na nich, więc część z nich zachowuje się trochę jak zombie, przy czym to są dalej normalni ludzie, tylko już tacy bez... nieobdarzeni tą złotą łaską, złotą hossą. A drugi typ to są te zombiaki, szkielety i tak dalej. Mi wchodziło, że Fort of Fort Hyde. O, okej. Okay. Wszyscy chcą nas zabić, nikt nie jest naszym przyjacielem i nie mówię tutaj o tej grze, tylko o prawdziwym życiu. Dobra, tam podnieśliśmy pół medalionu, który jest niesamowicie ważnym przedmiotem. Będziemy musieli teraz znaleźć jego drugą połowę, jego lepszą połowę, bym powiedział. Jego słońce do jego księżyca, nie wiem. Musimy znaleźć jego drugą połowę. Wróćmy się do Keniego i powiedzmy mu, że wyczyściliśmy mu jego zamek. Jest medalion klucz. On nam coś otworzy. Jego młotek.
jego mleko do jego płatków. Okej, okay, jego mleko do jego płatków. Niech będzie. Kenny, zamek wyczyszczony. Oczywiście, że tak. Nie ma problemu, przyjacielu. Nagroda. Brudny sztylet. Dude, wyczyściłem ci zamek. Czy chcę wejść w twój serwis? Nie bardzo, ale okej. Okay. Jesteśmy teraz jakimś cudem, jesteśmy na usługach Keniego. Kiedy to się stało? Nie wiem. Wystarczy w tej grze, wystarczy mrugnąć okiem i już dla kogoś robimy. Pamiętaj, nie można mieć własnego biznesu. Tutaj zawsze trzeba dla kogoś robić. Dobra, zanim porozmawiamy jeszcze raz z Kenim, to chyba jest item jeden do podniesienia. Wow! Okej, okay, guys. Okej, okay. Magia z bliska jest wonky. Gdzie byście wszyscy poszli? Falchion to była jego broń, glowstone, magic grease to był ten przedmiot, teraz już pamiętam. Mało ważne, ale jak podnosimy rzeczy, to podnosimy rzeczy, no. A że tu był ambush, to już jest inna sprawa. Nawet wszyscy? Deambushnąłem ten ambush. Cofnijmy się na zamek. Czy planujesz jakiś inny miecz zmienić? Tak. I na początku jutrzejszego odcinka prawdopodobnie pierwszą zamianę miecza będziemy mogli zauważyć, zaobserwować. To jest trochę takie jak planety. Pierwsza zamiana miecza. Obserwacja pierwszej zamiany miecz. Dalej z tym rapierem, wiem, no. Też go nie lubię. Też za nim nie przepadam. Jeżeli wy go nie lubicie, to pomyślcie sobie, jak ja się czuję. Ale już hashtag soon. O, to nie doleci. To doleci. Dopiero co wyczyściliśmy Keniemu chatę. I co? I powiedzcie mi, jak ten gość chce być władcą tej całej krainy? Jak on jednego zapyziałego... Okej. Okay. Zamczyska nie jest w stanie upilnować na 3 sekundy. Z czegoś wypada rapier plus 8. Roger go nam daje, ale po tym jak odwiedzimy cały zamek. To jest jego parapetuwa? Well. Ja nie lubię takich imprez w takim razie. I teraz przejdziemy do Keniego z nadzieją, jesteśmy jego, pracujemy dla niego, odzyskaliśmy mu zamek i myślicie, że okej, okay, jest jakaś, że może on coś będzie potrafił. A tymczasem on mówi, że o, jestem załamany, generalnie potrzebujemy lepszego władcy, ale ja nie mam pomysłu na właściwie jak to zrobić, więc na ten moment musimy się niestety z Kenim rozejść. To jest w tym miejscu koniec jego obecnego questa. Więc przenieśmy się na jakieś neutralne ognisko. To jest na tę chwilę. Na tę chwilę koniec jego questa. Wbijmy sobie level. Level up. 26 level. A skoro jesteśmy... Zapomniałem totalnie. Przecież o tym, przyjacielu. Czy my jesteśmy w stanie już ten? Jesteśmy w stanie go pyknąć? AKA, czy jesteśmy w stanie go strzizować? Oj, ty jesteś... Oh, shit.
to się może nie udać. Czy to będzie lepsze? A, ty jesteś... taki teleporter, co? O, to będzie bolało. To już wiedziałem. Nie mogłem nic zrobić. Byłem w połowie animacji. Walcz, tchórzu! On ci tego nie odbije tarczą. On odbija to tarczą, ale jestem za daleko. Nie poddawaj się. Jesteś... dobrze ci idzie. Widzisz, on próbuje to odbić tarczą. Bo skubany wie, że będę czarami w niego napieprzał. Ale ty masz życia, przyjacielu. Okej. Dawaj tą halabardę, misiu. Thank you. Nie wiem, czy wiecie, ale jak zapędzimy go tutaj i staniemy w tych drzwiach, to on w stanie staranować tą fasadę tego kościółka i u góry jest przedmiot wtedy do podniesienia, który nie pamiętam już co, ale jest tam ukryty przedmiot w ścianach tego murka. Czy mogę wbić jeszcze jeden level, jak już pyknąłem tego misia pysia? Mogę. 29 inteligencja, 27 ogólnie level. W tym miejscu robimy przerwę. Akurat 3 minuty do końca. Pięknie szczizowany. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, czyli jeszcze raz, po raz drugi dzięki za obecność. Jest was 100 osób było prawie wtorek, co już dawno się nie zdarzyło. Zapraszam was jutro, w środę, również o 18:00. Lecimy dalej z Elden Ringiem. Także tak. Jutro w czwartek normalny stream o 20:00, czwartkowy, i w piątek znowu, także będzie dużo Elden Ringa w ten tydzień. Żegnam się jeszcze raz z wami. Bye!